Szanowni Państwo, wszyscy są zalogowani. Otwieram 8. sesję Rady Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy. Porządek został Państwu dostarczony i przedstawia się tak, jak go Państwo widzicie. W porządku zapewne będą zmiany. Ja sam chciałbym zaproponować jedną zmianę. Jako punkt pierwszy chciałbym uzupełnić porządek obrad, że jako pierwszy merytoryczny, o informację burmistrza na temat szkoły specjalnej na Ursynowie, dlatego że mamy tutaj rodziców, którzy w tej sprawie przyszli. To był pierwszy punkt merytoryczny po przyjęciu protokołu. Taka jest moja propozycja. Dobrze, to proszę bardzo, wniosek formalny. Jeszcze jakieś inne oczywiście też. Szanowni Państwo, ja bym chciał zgłosić wniosek formalny o zmianę porządku obrad w ten sposób, że punkt 8 przesunąć na sam początek, tak aby mieszkańcy, którzy tutaj przyszli zainteresowani tą sprawą, mieli szansę się wypowiedzieć w tej dyskusji, nie czekali do późnych godzin wieczornych i tym motywuję swój wniosek. Dziękuję. Czyli park, tak? Ale jako które miejsce? Sam początek. Przed szkołą czy po szkole? Po szkole. Dobrze. Czyli jest drugi wniosek. Taki, żeby punkt 8 stał się punktem w tym przypadku 4. Czy ktoś jeszcze chciałby uzupełnić porządek obrad? Z tego co wiem, mamy projekt budżetowy jakiś. Panie burmistrzu. Szanowny Panie Przewodniczący, w imieniu Zarządu proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Dzielnicy zawartej w druku nr 57 w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019 w oparciu o uchwałę 250 Zarządu Dzielnicy Ursynów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I to byłby punkt, w takim razie proponowałbym go zrobić jako ostatni punkt budżetowy. Czyli punkt, nowy punkt 7. Tak. Więc w takim razie to byłoby inaczej, to w takim razie byłby to dokładnie punkt pod druku numer 54, czyli ostatnim budżetowym obecnie byłby kolejny ten 57. Tak. A, 52, słusznie, tak, przepraszam, to byłby po 52. To jest bardzo światła propozycja. Czyli byłby to nowy wniosek po... Dobrze, czyli prosimy teraz Biuro Rady o przygotowanie głosowań. Byłyby trzy głosowania. Jedno o wprowadzenie do porządku punktu o informację o szkole specjalnej. Informacja burmistrza, tak jest. I to byłby nowy punkt, pierwszy merytoryczny. Głosujemy. Tak, już głosujemy. Wiesio. Okej. Dziękuję bardzo. 24 za, jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Kolejny wniosek o uzupełnienie porządku obrad, o przesunięcie punktu 6. 8. Dobrze, 8. Na pozycję 4. Mogę głosować za. Dwadzieścia cztery za, dziękuję. Jednogłośnie. Tak. I teraz trzecie głosowanie, wprowadzenie do druku 57.
Dziękuję. Wszyscy za, jednogłośnie. Stwierdzam, że zmiany w porządku obrad zostały przez Radę Dzielnicy podjęte. Przechodzimy do realizacji. Punkt drugi, przyjęcie z protokołu z obrad 7 sesji. Do protokołu nie zgłoszono zastrzeżeń, co uznaję go za przyjęty. Punkt trzeci, no i przechodzimy do realizacji porządku obrad. Informacja burmistrza. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Urząd Dzielnicy zwrócił się do Biura Edukacji z pytaniem odnośnie zasadności tworzenia placówek, bo przypomnę, że to Biuro Edukacji prowadzi i finansuje niedzielnica, zasadności tworzenia zarówno szkoły podstawowej, jak i szkoły, podstawowej szkoły specjalnej, jak i też szkoły przysposabiającej, tej ponadpodstawowej. W odpowiedzi, znaczy w międzyczasie, tutaj trochę tłumacząc czas odpowiedzi ze strony Biura Edukacji, aczkolwiek nie jestem ich rzecznikiem, w międzyczasie miał miejsce strajk pracowników oświaty oburzonych brakiem rozmów ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ostatecznie w dniu 16 maja tego roku Biuro Edukacji przesłało nam odpowiedź, w którym zaopiniowało pozytywnie zasadność tworzenia na terenie dzielnicy Ursynów szkoły ponadpodstawowej przysposabiającej. Wobec powyższego następnego dnia, czyli 17 maja, Urząd Dzielnicy wystosował pismo do 66 spółdzielni mieszkaniowych działających na terenie dzielnicy Ursynów z pytaniem, też w tym piśmie Biura Edukacji, później my to powtórzyliśmy w naszym piśmie, były określone oczekiwania czy warunki, którym dany lokal, dany obiekt miałby odpowiadać. Jak Państwo zapewne wiecie, taki lokal według wskazań Biura Edukacji miałby liczyć około 690 metrów kwadratowych. I obecnie aktywnie poszukujemy takiego pomieszczenia, takich pomieszczeń. Równolegle też za pośrednictwem strony internetowej urzędu i wysłania też komunikatu do mediów z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji, bo jak Państwo wiecie, nie tylko spółdzielnie mieszkaniowe są dysponentami, czy w ich zasobach są lokale użytkowe, które ewentualnie po adaptacji lub bez adaptacji, w zależności od tego, jaki lokal był wcześniej, jaki był sposób użytkowania tego lokalu, sposób przeznaczenia danego lokalu. Więc aby osiągnąć możliwie jak najszersze rozpropagowanie informacji o tym, że na zlecenie Biura Edukacji poszukujemy takiego lokalu, wysłaliśmy też tę informację do mediów i z prośbą o publikację takiej informacji oraz umieściliśmy na stronie internetowej urzędu. No i na chwilę obecną oczekujemy na propozycje zainteresowanych wynajmem takiej powierzchni na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy podmiotów. I to w zasadzie na chwilę obecną cała informacja z mojej strony. Jednocześnie urząd też nadal analizuje inne możliwości, nie tylko w zasobie zewnętrznym, ale co do zasady wyznaję taką zasadę, żeby rozmawiać o faktach i o dokonaniach, a nie o procesie, więc wszystkie pozostałe informacje, jak tylko staną się faktami, a nie negocjacjami czy analizami, też będziemy Państwu sukcesywnie przedstawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Świątkowski. Bardzo dziękuję. 3 miesiące temu w imieniu Prawa i Sprawiedliwości zgłosiłem stanowisko w sprawie utworzenia na Ursynowie Zespołu Szkół Specjalnych. Zostało ono przyjęte przez Radę Dzielnicy jednogłośnie, więc bardzo cieszę się, że sprawy posuwają się do przodu i że zaczynamy rozmawiać o bardzo konkretnych sprawach dotyczących utworzenia tej placówki, bo to jest bardzo ważna kwestia dla tak naprawdę, myślę, całej społeczności lokalnej. Na prośbę rodziców dzieci z niepełnosprawnościami chciałbym dopytać się
o przeszukanie zasobu komunalnego przez pana burmistrza pod względem utworzenia tej placówki, a także kolejne pytanie także ze strony rodziców, ile ofert spłynęło, jeśli chodzi o te poszukiwania komercyjne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych? Nie widzę. Widziałem zgłoszenie z publiczności. Zapraszam, proszę tutaj u pana naczelnika Zabawskiego. Nie trzeba? Dobrze. Okej, okay, dobra. Słucham? Tak, prosimy się przedstawić oczywiście. Agnieszka Dudzińska i Stefan Dudziński. Chciałam powiedzieć, że w imieniu grupy rodziców jesteśmy bardzo przejęci i szczęśliwi, że ta sprawa zaczyna nabierać konkretnych kształtów. Byliśmy z panem burmistrzem umówieni do końca maja, właściwie państwo radni, na mocy tego stanowiska, które zostało przyjęte, że będzie przedstawiona właśnie taka, wyniki tej analizy. Kilka dni temu pojawiło się ogłoszenie na stronie internetowej, do nas się rozdzwoniły wtedy telefony z gratulacjami, że już będzie szkoła specjalna, że w ogóle super. Jeszcze tak różowo nie jest, ale wydaje nam się, że już pewien taki masa krytyczna została osiągnięta i z tego co wiemy od pana burmistrza, to już zmierzamy w takim kierunku, że ta szkoła rzeczywiście powstała. Stanie. Zależy nam na tym, żeby ona objęła też ostatnie klasy szkoły podstawowej, bo część z naszych dzieci już jest na tyle duża, że powinna wyjść z tej zwykłej podstawówki, jest tam starsza od tych uczniów. Chciałam bardzo podziękować panu burmistrzowi Kępie za to, że w taki otwarty sposób podszedł do tego. Nie było z nami łatwo, ale doceniamy to, co pan robił i też my o tym wszystkim nie wiedzieliśmy. To się działo za kulisami gdzieś, ale się działo i z tego, co widzimy, to dużo rzeczy się w międzyczasie za naszymi plecami odbywało. I chciałam bardzo podziękować wszystkim państwu radnym, którzy ten pomysł popieraliście. Na Komisji Edukacji też mieliśmy niełatwe rozmowy. Musieliśmy niektórych radnych bardzo przekonywać do tej idei. I przede wszystkim chciałam zgłosić też w imieniu naszej grupy podziękowanie do państwa radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności do pana Piotra Świątkowskiego, który zachował się jak dżentelmen, to znaczy po kilkugodzinnym naszym tutaj przebywaniu czy koczowaniu z dziećmi w charakterze publiczności, zauważył, że są mieszkańcy i po prostu zaapelował do pana przewodniczącego. Pan przewodniczący udzielił nam wtedy głosu i pierwszy raz mogliśmy się wtedy państwu radnym tutaj przedstawić z tym problemem. Także jesteśmy bardzo za to wdzięczni i za to, że ta sprawa w tej chwili uzyskała taki konsensus, bo myślimy, że w tej chwili wszyscy z państwa tą potrzebę dostrzegacie i bardzo dziękujemy za wsparcie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dobrze, to przechodzimy do kolejnego punktu. Jeszcze było jakieś pytanie? Nie było. Nie ma, zgłoszeń. Było? Okej, okay, dobrze. Jeśli państwo pozwolicie, najpierw odniosę się do słów pani Agnieszki Dudzińskiej. Potwierdzam, że jeszcze nie jest tak różowo, ale też potwierdzam pani przekonanie, że ten kierunek, w którym zmierzamy, to jest ten kierunek, który ostatecznie pozwoli nam cieszyć się z funkcjonowania placówki odnośnie klas. Odnośnie klas siódmych i ósmych, to tak jak tutaj jednej z pań odpowiadałem, najpierw znajdźmy lokalizację, a później dalej dzielmy skórę na tym niedźwiedziu. Przepraszam za to porównanie. My, jeśli chodzi o Biuro Edukacji, tak jak państwo rozmawialiście w Biurze Edukacji, wiecie, że taka teoretyczna możliwość istnieje, ale no, żeby tworzyć zespół szkół, najpierw trzeba mieć siedzibę i wtedy można dyskutować na temat tego też, czy warunki, bo to wszystko zależy od tego, jaki ostatecznie znajdziemy lokal. Tak jak powiedziałem, ten lokal ma mieć powierzchnię użytkowej, tam bez ciągów komunikacyjnych, bez korytarzy około 690 metrów, według tych szacunków Biura Edukacji. Ale czy to oznacza, że jeśli dostaniemy sensowną ofertę na 550 metrów, czy jako miasto stołeczne Warszawa z niej nie skorzystamy? Jeśli będzie to jedyna oferta, będzie sensowna, to skorzystamy, pomimo tego, że nie ma tych 690 metrów. I podobnie, jeśli będzie 900, tak? No, jeśli będą propozycje lokali na 2000 czy na 3000 metrów kwadratowych, to na tym etapie pewnie nie skorzystamy. Panie przewodniczący, chciałem powiedzieć, że na tym mam bardzo brzydkie zdjęcie, proszę wymienić na przyszłą sesję.
na tym wyświetlaczu. Chciałem powiedzieć, że to niestety nie jest kwestia zdjęcia. Michał, jak cię nie kochać, no? Przepraszam, rozkojarzyłem się. Tak lepiej. Natomiast też tak jak rozmawiałem z rodzicami, tu jeszcze jedna informacja uzupełniająca dla rodziców. Biuro Edukacji na zlecenie pani prezydent Kaznowskiej analizuje w oparciu o już istniejące placówki, mówimy tutaj o szkołach podstawowych specjalnych oraz z mapą tak jakby analizuje, jaki ma powstać system obejmujący całą Warszawę. Pewnie nie będzie to system, tak jak rozmawialiśmy, jedna szkoła specjalna w każdej dzielnicy, bo jednak dzielnice nie są równe liczebnościowo i nie zawsze taka szkoła miałaby sens w dzielnicy bardzo małej, w której mieszka 20 kilka tysięcy osób, więc być może nawet będzie taka sytuacja, tutaj nie chcę za daleko wybiegać w przyszłość, ale też wyobrażam sobie taką sytuację, w której z jednej strony mamy szkołę specjalną, znaczy jako podstawówkę i mamy szkołę ponadpodstawową przysposabiającą. Pewnie, że fajnie byłoby, przepraszam za fajnie, gdyby one funkcjonowały w jednym miejscu czy w tej samej okolicy. Jeśli to nie będzie z powodów lokalowych możliwe, to myślę, że też się na to nie będziemy obrażali, bo będzie na terenie dzielnicy Ursynów. Gdyby udało się stworzyć taki zespół, to jeszcze lepiej, bo jeszcze raz przypomnę, akurat finansowanie klas specjalnych i szkół specjalnych z punktu widzenia dzielnicy Ursynów, podobnie jak ze żłobkami jest bardzo przyjemne, dlatego że my mamy zaspokojoną potrzebę na terenie dzielnicy, a płaci za to odpowiednio Biuro Edukacji lub Zespół Żłobków, więc my jako dzielnica powinniśmy mieć w tym jak najbardziej, mówiąc kolokwialnie, interes, żeby takie placówki u nas powstawały, bo przy wszystkich pozytywnych aspektach jeszcze jest ten dodatkowy aspekt, nie wchodzą do budżetu dzielnicy, tylko są finansowane bezpośrednio przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Natomiast odnośnie zasobu komunalnego, tak, taka analiza została wykonana. Zresztą ten zasób komunalny w przypadku dzielnicy Ursynów jest tak bogaty, że w zasadzie mogliśmy tej analizy dokonać z burmistrzem Dominiakiem we dwóch bez większej trudności, bo przypomnę Państwu, że lokali użytkowych mamy, w zależności jak liczyć lokale, które znajdują się w urzędzie, albo jedna wersja brzmi, że mamy 14 lokali użytkowych, inna, że mamy 17 lokali użytkowych, z czego poza tymi, które są w urzędzie, pozostałe znajdują się przy ulicy Kłobuckiej. Oraz no, mamy zasób gruntowo-budynkowy, jak na przykład ten lokal, który znajduje się, ten budynek, który znajduje się u zbiegu Kajakowej i Puławskiej, gdzie obecnie przebywają tam harcerze, ale jest to budynek, który w planie miejscowym został przewidziany na funkcje mieszkaniowe, no więc z oczywistych przyczyn nie może być przeznaczony na funkcję szkoły. Podobnie jest z lokalizacją przy ulicy Albatrosów 7, gdzie też mamy grunt, więc wszystkie te grunty, które są w naszym zasobie, zostały przeanalizowane. Wiemy też, jaki mamy współczynnik zmianowości i jakie mamy trendy, jeśli chodzi o placówki oświatowe. I tutaj nie ma dyskusji na temat tego, czy taka szkoła powstanie, bo to od początku mówiliśmy, że ona może powstać w naszym zasobie, tylko kiedy. Tu jest rozmowa o 1 września 2020 roku i dlatego na ten czas, żeby na 1 września 2020 roku powstała taka szkoła, w naszym zasobie, bez zmiany planu miejscowego, co trwa 2-3 lata, bez zmian w sieci poszczególnych placówek oświatowych, jeśli chodzi o szkoły podstawowe, w naszym zasobie na chwilę obecną takich pomieszczeń czy takiego gruntu nie ma. Ile ofert wpłynęło? Na chwilę obecną wpłynęła jedna odpowiedź z jednej spółdzielni z informacją, że nie posiada w swoim zasobie, tylko jeszcze raz przypomnę, pisma były wysyłane 17 i 20, jeśli chodzi o
jeśli chodzi o ich wysyłanie. Dziś jest 28, tak? Więc jeszcze zanim korespondencja dotarła do spółdzielni mieszkaniowych i zanim udzieliły odpowiedzi, to na chwilę obecną wpłynęła jednej ze spółdzielni znajdujących się w pobliżu Kopyc-Fila z informacją, że w swoim zasobie nie dysponują lokalem, o którym pisze Urząd Dzielnicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Przewodnicząca Krajewska. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, chciałabym tylko doprecyzować, że zarówno radni zgromadzeni tutaj na tej sesji, ale też ci pracujący w Komisji Edukacji i Sportu ani przez moment nie byli przeciwni temu, żeby powstała szkoła specjalna na Ursynowie. Niemniej jednak na Komisji Edukacji i Sportu, o czym Pani wspomniała, Pani Dudzińska, była rzeczywiście ożywiona dyskusja i dotyczyła tego, czy poświęcać, czy oddawać gimnazjum, byłe gimnazjum na ulicy Lokajskiego właśnie na potrzeby tej szkoły. Oczywiście my nie widzieliśmy wówczas takiej szansy, dlatego że nasze szkoły niestety są na Ursynowie przeładowane i niemniej jednak poparliśmy zdecydowanie ideę i zobligowaliśmy zarząd właśnie do przeprowadzenia analizy i wskazania lokalizacji. Jeszcze chwila czasu jest. Bardzo się cieszymy, że zarząd szuka lokalizacji również na rynku prywatnym. Absolutnie to popieramy i mam nadzieję, że się uda jak najszybciej tę lokalizację znaleźć i utworzyć taką szkołę. Mamy przedszkole specjalne. Utworzyliśmy specjalny plac zabaw dedykowany właśnie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Jedyny, pierwszy w Polsce. Będziemy szukać również i starać się polepszyć warunki dla przedszkola specjalnego numer 213, bo jesteśmy właśnie uwrażliwieni w tym temacie. Wszyscy jak tu jesteśmy i poprzedni radni również. Także wszystko zmierza w dobrym kierunku, aby się jak najszybciej udało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I mnie to nie dziwi. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku numer 50. Protokół już był. Oczywiście, że był. Protokół już był. Teraz przechodzimy do projektu. A, przepraszam, faktycznie. Teraz stanowisko. Teraz stanowisko w sprawie tunelu, tak, po POW, park nad POW, druk numer 56. Tak, proszę bardzo inicjatora stanowisku. Znaczy, ja jestem formalnym inicjatorem. Uważaj, czekaj. Ty jesteś inicjatorem merytorycznym. Tak, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, kluby radnych Otwarte Ursynów i Koalicji Obywatelskiej zwróciły się do przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursynów Michała Matejki, aby skorzystał z inicjatywy uchwałodawczej, która przysługuje mu w ramach statutu Dzielnicy Ursynów, aby Rada Dzielnicy Ursynów podjęła stanowisko dotyczące ważnej sprawy dla mieszkańców naszej dzielnicy, czyli stanowisko w sprawie budowy parku nad południową obwodnicą Warszawy. Uznaliśmy, iż warte jest podkreślenie, iż wolą radnych jest, aby taki park powstał nad południową obwodnicą Warszawy i uznaliśmy, że jest teraz odpowiedni czas, aby to zrobić, ponieważ należy zintensyfikować pracę w tym zakresie. W naszym stanowisku wymieniliśmy tutaj różne kwestie formalno-prawne, finansowe, a także kwestie związane z koordynacją prac pomiędzy samorządem, a także Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Uważamy, że budowa parku nad tunelem południowej obwodnicy Warszawy to jest wielka szansa na atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad tunelem, przestrzeni publicznej
przebiegającej przez poprzek przez naszą dzielnicę, w zasadzie w centrum naszej dzielnicy. W 2013 roku radni, o ile dobrze pamiętam, to chyba jednogłośnie podjęli takie stanowisko, że chcieliby, aby taki park powstał. Zwrócili się w swoim stanowisku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby w koncepcji zagospodarowania, koncepcji funkcjonalnej dotyczącej budowy południowej obwodnicy Warszawy uwzględniono takie zagospodarowanie właśnie przestrzeni nad tunelem, która umożliwiałaby, aby taki park powstał. W 2016 roku zarząd dzielnicy Ursynów przeprowadził na szeroką skalę, niespotykaną do tej pory, konsultacje społeczne w zakresie budowy takiego parku. W tych konsultacjach wzięło udział wielu mieszkańców, cieszyły się one sporą popularnością i efektem tych konsultacji było stworzenie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, która właśnie zakładała, że na obszarze około 10 hektarów nad tunelem południowej obwodnicy Warszawy może powstać park linearny. Uważamy, że jest to pomysł, który zasługuje na realizację. Dlatego też proponujemy, aby Rada podjęła takie stanowisko. Chciałbym też zwrócić uwagę, iż w tym stanowisku kładziemy nacisk na koordynację prac, ponieważ jest to bardzo specyficzne przedsięwzięcie z uwagi na to, że w Polsce nie ma przepisów, które regulują kwestie dotyczące tego, kto może zarządzać, tam dysponować terenem w tunelu, a kto nad tunelem. Miasto Stołeczne Warszawa w 2015 roku w grudniu przyjęło porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i właśnie prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, które określiło, że za tunel będzie odpowiadać Generalna Dyrekcja, a za to, co będzie nad tunelem, będzie odpowiadało i będzie tym terenem dysponowało po wybudowaniu południowej obwodnicy Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa. Z uwagi na tą specyfikę dobrze by było, gdyby podjęto współpracę pomiędzy miastem, w szczególności Zarządem Zieleni, który odpowiada za realizację tego parku, a także Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. I tu także zwracamy się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby nie odtwarzano tego, co było przed rozpoczęciem inwestycji budowy tunelu południowej obwodnicy Warszawy, ale aby te środki, które zarezerwowane zostały w kontrakcie wykonawcy tej inwestycji, zostały przeznaczone w jakiejś części przynajmniej właśnie na budowę parku nad południowej obwodnicy Warszawy. W naszej opinii inne podejście do tego tematu oznaczałoby nieracjonalne dysponowanie środkami publicznymi, dlatego też chcemy, aby takie rozmowy były podjęte i mamy nadzieję, że Miasto Stołeczne Warszawa i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w tej sprawie zawrze jakieś porozumienie. Na samym końcu chciałbym jeszcze podkreślić, że ten park to może być niezwykle atrakcyjna przestrzeń publiczna, która będzie atrakcyjna nie tylko dla naszej dzielnicy, ale będzie wizytówką Miasta Stołecznego Warszawy pewnie na skalę całego naszego kraju, ponieważ takiego parku nikt nigdy nie miał szansy stworzyć. Jest to wielka szansa i mam nadzieję, że i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, i samorząd warszawski stanie na wysokości zadania i taki park powstanie i mamy nadzieję, że stanie się to niezwłocznie po zrealizowaniu tunelu południowej obwodnicy Warszawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Antosiuk. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo radni, drodzy mieszkańcy. Bardzo się cieszę, że to propozycja tego stanowiska znalazła się jako jeden z punktów dzisiejszej sesji.
My jako projekt Ursynów żeśmy konsekwentnie od początku oponowali właśnie za tym, żeby taki park wzdłuż ulicy Płaskowickiej nad południową obwodnicą Warszawy powstał. Myślę, że tutaj jakby to samo stanowisko jest dla nas jak najbardziej akceptowalne, jeżeli chodzi o poszczególne punkty. Natomiast mam następującą propozycję, to znaczy zanim może propozycja, to jeszcze odniosę się do jednej rzeczy. Miałbym prośbę, ponieważ w tym stanowisku nie znajduję odniesienia do pisma, które wysłała pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz w dniu 27 listopada 2017 roku do wojewody mazowieckiego. Ja mogę podać numer tego pisma, ponieważ znalazłem je w internecie później. Mogę podać. Natomiast tam w tym piśmie właśnie pani prezydent zwracała się między innymi o to, żeby odtworzono wybrane chodniki w taki sposób, żeby właściwie współgrało to z propozycją odtwarzanego, z propozycją budowanego parku, tak? I szereg różnych zmian takich, które pozwoliłyby zaoszczędzić środki właśnie po to, żeby taki park mógł powstać. A druga rzecz, i to jakby odnosi się już do samej treści stanowiska, to znaczy proponowałbym następującą poprawkę, to znaczy w paragrafie drugim, tam gdzie Rada Dzielnicy zwraca się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dopisanie dwóch punktów o następującej treści, jako czwarty i piąty punkt i odpowiednio. W punkcie czwartym punktu o treści przekazanie terenu obejmującego budowę południowej obwodnicy Warszawy zadanie A do miasta stołecznego Warszawy od razu po zakończeniu budowy. To jest rzecz, oczywiście tutaj powołujemy się na umowę pomiędzy miastem stołecznym a Generalną Dyrekcją z grudnia 2015 roku. Niemniej uważam, że warto to podkreślić, dlatego że skoro jakby przedstawiamy to stanowisko, no to rozumiem, że chcemy przede wszystkim dopilnować swoich interesów, a w naszym interesie, w interesie wszystkich mieszkańców Ursynowa jest to, żeby faktycznie po prostu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z tej umowy się wywiązała. Natomiast punkt piąty o następującej treści: zbadanie i przedstawienie możliwości budowy parku w okresie pięcioletniej gwarancji nienaruszalności dla obiektów wybudowanych ze środków Unii Europejskiej. Już tłumaczę, o co chodzi. Otóż, drodzy Państwo, co z tego, że te środki na park się znajdą, jeżeli się okaże, że tak jak zresztą poinformował pan Mariusz Burkacki, jeżeli nie przekręcam nazwiska, z Zarządu Zieleni, rzecznik Zarządu Zieleni, że może być bardzo poważny problem w po prostu zabudowie, wybudowaniu tego parku w momencie, kiedy będziemy musieli czekać 5 lat od 2020 roku na to, aż ta gwarancja nienaruszalności po prostu zniknie. Ja tylko przypomnę, że swego czasu, kiedy mieliśmy tutaj na jednej sesji Rady Dzielnicy w poprzedniej kadencji dyskusję na temat lokalizacji bazarku na Dołku, to padła propozycja jako jedna z lokalizacji, żeby taki bazarek właśnie umieścić na Park and Ride na Stokłosach. No i tam właśnie jednym z problemów była właśnie ta nienaruszalność, tak, bo on został... Okej, okay. Być może jestem w błędzie, natomiast dotarły do mnie takie informacje, ale warto rzeczywiście to rozważyć, chyba że mamy jakieś informacje w tej sprawie. Tak, to nie mam osobiście uwag do tego stanowiska. Uważam, że chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że taki park po prostu mieszkańcom się należy, powinien być wizytówką i cieszę się, że odnieśli się Państwo do naszego programu wyborczego, bo myślę, że to jest naprawdę fajna propozycja. Dziękuję. Możesz zgłosić się do co? No bo dobra, co chcesz, jak chcesz. Tak, proszę. Dobra. Jeżeli tylko można, ja uważam, że ten punkt dotyczący przekazania terenu objętego budową południowej obwodnicy Warszawy zadania A do miasta stołecznego Warszawy od razu po zakończeniu prac budowlanych jest oczywiście jak najbardziej zasadny i można by było go dodać, a jeśli chodzi o ten drugi punkt, to moim zdaniem on jest trochę niezrozumiały i tutaj wydaje mi się, że to się tak naprawdę zawiera, przynajmniej taka była intencja w paragrafie pierwszym, punkt czwarty, podjęcie rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych celem ustalenia spraw formalno-prawnych i finansowych umożliwiających realizację parku. To tak naprawdę się w tym zawiera. Być może trzeba by było to jakoś przeformułować tą twoją poprawkę, ponieważ mi się wydaje, że ta druga część jest trochę taka niezrozumiała, przynajmniej dla mnie. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Rajewski. Szanowni Państwo, na samym początku chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że nasz klub popiera oczywiście powstanie takiego parku
na pewno będzie on przydatny dla mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o druk numer 56 i o projekt stanowiska, to chciałbym zapytać odnośnie paragrafu drugiego punktu trzeciego. Tam jest napisane podjęcie działań prawnych umożliwiających Generalnej Dyrekcji udział finansowy w budowie parku. Ja bym chciał zapytać, jakich konkretnie działań prawnych i czy jest to zgodne na przykład z dyscypliną finansów publicznych, z ustawą o samorządzie gminnym, która wyraźnie sprawy związane z ładem przestrzennym w ramach podziału zadań ceduje na zadania samorządu. Także się bardzo cieszę, że to jest umowa pomiędzy miastem a dzielnicą. Mam nadzieję, że inwestycja zostanie zrealizowana, dlatego że mieszkańcy Ursynowa czekają na te inwestycje. Natomiast no, trzeba byłoby doprecyzować, jakich działań prawnych, bo moim zdaniem może to budzić wątpliwości, jeżeli będą przedsięwzięte nieodpowiednie kroki, jeśli chodzi o zgodność z ustawą o samorządzie gminnym. I na koniec chciałbym powiedzieć, że oczywiście trzymam kciuki, podobnie jak pan przewodniczący Skubiszewski, aby taki park powstał. Na pewno będzie bardzo duży, będzie dużo zieleni, także ogrodnik Ursynowa będzie miał się czym zająć. A pytanie dotyczące paragrafu drugiego punktu trzeciego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, może od razu tutaj autora. No, czy dojdźmy do końca? Dobrze, to w takim razie proszę bardzo, radny Świątkowski. Bardzo dziękuję. Absolutnie zgadzamy się co do tego, że park nad południową obwodnicą Warszawy powinien powstać. Natomiast moje wątpliwości wzbudził artykuł drugi tego stanowiska, który mówi o partycypacji finansowej GDDKi w budowie parku nad południową obwodnicą Warszawy. Nie za bardzo rozumiem, znaczy inaczej, zostały podjęte działania przez zarówno dzielnicę, jak i miasto w celu stworzenia takiego parku nad południową obwodnicą Warszawy. Było to przez państwa obiecywane wielokrotnie w wyborach. Wpisywaliście to państwo sobie bardzo chętnie na różnego rodzaju ulotki i materiały wyborcze. Zostało to wpisane do wieloletniej prognozy finansowej, natomiast mam wrażenie, że od 2-3 lat naprawdę nic w tej sprawie nie zostało zrobione. A teraz, gdy przychodzi co do czego, to nagle okazuje się, że ktoś musi być za to odpowiedzialny i dlatego próbuje się tu powiązać GDDKę w współfinansowanie tego. Nie rozumiem, czemu albo miasto nie radzi sobie z tym zadaniem, nie jest w stanie tego sfinansować, albo chodzi o to, żeby ewentualne niepowodzenie budowy parku, tak jakby podzielić się odpowiedzialnością ze stroną rządową, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i zamiast wypełnić swoje zobowiązanie, to tylko i wyłącznie zrzucić winę na kogoś innego. Dlatego uważam, że ten drugi punkt jest albo wiązaniem GDDKi w rzecz, którą się nie powinno zajmować. Zresztą tu po raz kolejny próbujecie państwo przegłosować w Radzie Dzielnicy stanowisko, które zwraca się do rządowych instytucji w jakiejś sprawie. To już jest kolejny raz, kiedy zwracamy uwagę, że to mija się z kompetencjami samorządu terytorialnego, a zwłaszcza na poziomie dzielnicowym. Państwo oczywiście macie tyle głosów, że zapewne przegłosujecie wszystko, natomiast budzi to moje duże wątpliwości, jeśli chodzi o kwestie formalne, ale także o takie kwestie funkcjonalne, ponieważ jeżeli się do czegoś zobowiązujemy, także na poziomie samorządowym, to powinniśmy dotrzymywać słowa. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Malesa. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja pozwolę sobie odnieść się chwilę do tego, co powiedział pan radny Świątkowski. Być może tak przypuszczam, że być może jakby nie do końca rozumie pan, jaka jest rola GDDKi względem pozostawienia po budowie tego, co było. To tak powiem w skrócie. Mieliśmy trawnik. GDDKa ten trawnik musiała zlikwidować. Po wykonaniu tunelu GDDKa wykona tunel i musi posiać trawę. Żeby nie siać tej trawy, którą później budowa parku na przykład by likwidowała, bo byłby tam chodnik bądź cokolwiek innego, to GDDKa
powinna przekazać miastu stołecznemu Warszawa pieniądze za tą trawę. W przypadku trawnika jeszcze mamy ziemię i piasek i robociznę. I ja tak rozumiem jakby rolę Gdaki i wydaje mi się, że nikt z tutaj siedzących, słuchających i znających temat tego parku nie przypuszczałby, że park zostanie wybudowany przez Gdakę. Więc tutaj być może małe niezrozumienie. Natomiast ja chciałbym trzy poprawki zgłosić, zaproponować. Pierwsza dotyczy paragrafu pierwszego, punkt pierwszy. Tutaj mamy informację o zabezpieczeniu środków. Obawiając się, że na przykład możemy dostać informację, że już środki w kwocie 10 milionów zostały przeznaczone, zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej, proponowałbym posłowie zabezpieczenie dopisać zabezpieczenie większych niż 10 milionów złotych już zabezpieczonych środków na budowę parku i tak dalej jak jest, plus ewentualnie może podanie kwoty. Jak wiemy, budowa takiego parku to jest mniej więcej 60 albo, znaczy inaczej, nie znamy kwoty całej inwestycji, tak? Jedni oceniają ją na 50, inni na 70 milionów, natomiast na całość inwestycji. No to w takim razie zabezpieczenie środków na budowę parku na całość inwestycji, większych niż obecnie zabezpieczone. Druga minimalna poprawka, paragraf pierwszy, punkt trzeci. Stworzenie komitetu sterującego z udziałem przedstawicieli odpowiednich biur i tak dalej i przedstawiciela Rady Dzielnicy Ursynów. Przedstawiciela bądź przedstawicieli, bo uważam, że jako Rada Dzielnicy też powinniśmy w tym brać udział. I ostatnia uwaga, i ostatnia poprawka, paragraf pierwszy, punkt czwarty. Podjęcie pilnych rozmów, dodanie słowa pilnych pomiędzy podjęcia a rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. To też chyba dopisek powinien być. I autostrad celem ustalenia spraw formalno-prawnych i finansowych umożliwiających realizację parku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Tomasz Sieradz. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, radni, a także mieszkańcy. Będę starał się nie powtarzać tego, co już było wypowiedziane, bo myślę, że przede wszystkim wprowadzenie kolegi Piotra Skubiszewskiego na początku i intencja tego stanowiska, myślę, że jest jakby, przynajmniej tak mi się wydaje, powszechnie zrozumiała. Zatem, proszę państwa, dosłownie kilka słów komentarza i zaraz do samego stanowiska. Przede wszystkim adresuję to do kolegów radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Otóż, proszę państwa, w tym stanowisku nie ma żadnego podstępu. Jeżeli mówimy o zadaniach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mieście stołecznym Warszawa i firmie Astaldi, to mówimy tylko i wyłącznie w tym kontekście, że na dzień dzisiejszy obowiązują strony określone umowy lub porozumienia. O tych umowach i porozumieniach wspomniał Piotr Skubiszewski na początku, czyli to jest generalnie umowa między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z wykonawcą, a także między miastem stołecznym Warszawa a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na okoliczność odtworzenia terenu po wybudowaniu tunelu. Zatem ten postulat, który tu jest zawarty, sprowadzający się do tego, aby podejść do przedsięwzięcia w sposób jak najbardziej racjonalny i te potencjalne środki zabezpieczone w budżecie na okoliczność odtworzenia przeznaczyć na odtworzenie, ale inaczej, bo de facto to będzie odtworzenie, ale inaczej, w porozumieniu z miastem stołecznym Warszawa, naszym zdaniem jest jak najbardziej, po pierwsze, zgodne z prawem, po drugie, jak najbardziej możliwe, oczywiście jeśli strony będą chciały w tej sprawie się porozumieć. Z punktu widzenia mieszkańców Ursynowa, a także Zarządu i Rady Dzielnicy Ursynów, wydaje się to ze wszechmiar słuszne i zasadne. Co do tych kwestii, o których wspomniał kolega Piotr Świątkowski,
dotyczące Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i ewentualnie przekroczenia dyscypliny finansów publicznych, to proszę Państwa, no jest rzeczą oczywistą, że po pierwsze nikt nikogo nie nakłania do tego, aby wejść w kolizję z prawem i przekroczyć ustawę o finansach publicznych i dopuścić się dyscypliny finansów publicznych. A nawet, proszę Państwa, gdyby tak było, czysto teoretycznie, a tak nie jest, to, proszę Państwa, żaden urzędnik i żaden zamawiający i żaden kierownik jednostki organizacyjnej nie dopuści do takiej sytuacji, a na okoliczność ewentualnej kolizji, gdyby taka miała mieć miejsce, przedstawi stosowne stanowisko, uzasadnienie i argumenty. To jest jakby, wydaje mi się, proszę Państwa, dla wszystkich osób, które funkcjonują w sferze finansów publicznych, oczywiste i tak naprawdę w ogóle wydaje mi się, że rozmawianie dzisiaj o tym jest, proszę Państwa, bezprzedmiotowe, a nawet momentami śmieszne. Zatem, proszę Państwa, nikogo do niczego nie nakłaniamy, a na pewno nie nakłaniamy do tego, aby naruszył dyscyplinę finansów publicznych. Natomiast o co, Szanowni Państwo, prosimy? Prosimy o to, aby inwestycja miała szansę realizacji w takim tempie i w takim horyzoncie czasowym, który będzie również uwzględniał żywotne interesy mieszkańców Rusynowa. Po to właśnie, żeby zminimalizować ten okres przejścia z inwestycji na inwestycje, no muszą być podjęte stosowne działania ze strony określonych służb Miasta Stołecznego Warszawy, w tym wypadku Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, aby taka sytuacja miała miejsce. Dlaczego stanowisko podejmujemy? Podejmujemy z oczywistych powodów, bowiem uważamy, że te działania Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy są zbyt powolne. Skoro kandydat na prezydenta, a następnie prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski deklarował, iż inwestycja ta znajduje się w katalogu jednej z najistotniejszych inwestycji dotyczących nie tylko Ursynowa, ale również Warszawy, i to zarówno w zakresie tunelu, jak i parku linearnego, no to rzeczą zrozumiałą jest, że chcemy jako radni dzielnicy Ursynów na tę inwestycję zwrócić jeszcze raz uwagę i jesteśmy, mówiąc zupełnie szczerze, nie do końca usatysfakcjonowani tempem prac. Stąd stanowisko ma temu sprzyjać, aby Zarząd Dzielnicy Ursynów i pan burmistrz Kępa mógł również w tej sprawie rozmawiać z urzędnikami Miasta Stołecznego Warszawy i mieć tak naprawdę w pewnym sensie list żelazny Rady, że jak najbardziej Rada Dzielnicy Ursynów, jak zakładam w całości jednogłośnie podjętym stanowiskiem, takie działania popiera. Co do, Szanowni Państwo, propozycji radnego Macieja Antosiuka, aby uzupełnić ewentualne zapisy, które wspominał, co do zasady, proszę Państwa, trudno się z tym nie zgodzić, tak? To znaczy, przecież intencją tego stanowiska jest zwrócenie uwagi na wszystkie elementy. Być może, jak w stanowisku, w sposób, powiedziałbym, kierunkowy, a nie do końca literalny czy prawny, bo proszę Państwa, to nie jest ani ustawa, ani regulacja, tylko stanowisko. W tym stanowisku tak naprawdę wyrażamy naszą wolę i oczekiwanie. Pozwoliłem sobie skomentować ten wielopoziomowy parking parku Jedź, bowiem z tym parkingiem jakby problem jest innego rodzaju i to są jakby rzeczy w tym zakresie nieporównywalne, a mianowicie mając na uwadze, że parking parku Jedź, jak i pozostałe w tym systemie parkingi były finansowane w poprzednim okresie programowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, to z chwilą, gdy Miasto Stołeczne Warszawa składało stosowne wnioski do tego programu, było zobowiązane również do przygotowania studium wykonalności, zabezpieczenia tych projektów, aby nie generowały dochodu. Były również zobowiązane do tego, aby przedstawić zasady korzystania z tych miejsc, ilości miejsc i tak dalej, i tak dalej. I w związku z powyższym tu jest ten problem, że w okresie trwałości projektu dokonywanie jakichkolwiek zmian w tym projekcie
również po stronie eksploatacyjnej w tym projekcie, jest prawnie niedopuszczalne. Mam na myśli wszystkie kwestie, które dotyczą elementów eksploatacyjnych, modyfikacyjnych, rozbudowy, przebudowy i tak dalej. Dlatego, że wówczas można byłoby, znaczy się w tym wypadku miasto stołeczne Warszawa mogłoby się spotkać z zarzutami mazowieckiej jednostki Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z tym, że zasady, na bazie których te środki zostały przekazane, zostały w sposób istotny naruszone. W tym znaczeniu ten punkt szósty czy piąty, o którym Maćku mówiłeś, jakby podzielam jakby argumenty Piotra, że on i tak się w tym stanowisku mieści, tak? Co do czwórki nie mam uwag, tak? Natomiast co do piątki mam wrażenie, rozumiejąc intencje, że jakby chodzi troszkę o co innego. To znaczy się, proszę Państwa, no, jeżeli formułujemy takie stanowisko, jeżeli istotą tego stanowiska jest przystąpienie do projektowania i budowy, no to jest rzeczą oczywistą, że pierwszym elementem, który musi być wykonany, zanim przystąpimy do projektowania i do budowy, jest kwestia rozstrzygnięcia prawa do terenu. Prawa do terenu i jakby odpowiedzenia sobie na pytanie, kto, czy, na jakich zasadach, w jakim terminie i co może na tym terenie zbudować. A zatem myślę, że samo stanowisko jakby odnosi się co do zasady i dla miasta stołecznego Warszawy i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że cokolwiek w tym temacie się wydarzy, i tak musi być poprzedzone pewną analizą. Więc najważniejszym, myślę, że z tych postulatów, które zgłosiłeś, to jest ten czwarty mówiący o niezbędności przekazania terenu po wybudowaniu południowej obwodnicy Warszawy i co do tego myślę, że pełna zgoda. Rozumiem, że jakąś formę uzgodnienia tego zapisu za chwileczkę poczynimy. Tak jak mówię, proszę Państwa, spróbujmy podejść do tego stanowiska tak, jak wynika to ze stanowiska. Stanowisko jest z natury przedstawieniem naszej intencji, woli, oczekiwań, natomiast nie przesądza o sposobie, możliwościach czy niemożliwościach, bo od tego i za to odpowiedzialne są stosowne instytucje, tak miasta stołecznego Warszawy, jak Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na pewno byśmy bardzo chcieli, aby te instytucje na okoliczność tej inwestycji poczyniły wszelkie możliwe porozumienia i ustalenia, tak aby zrealizować cel publiczny, którym jest park linearny. Czy on będzie do końca odpowiadał koncepcji tej, która była prezentowana i tej, która była przedmiotem analiz mieszkańców i prezentacji radnym, czy na komisji, czy tu podczas spotkań w Radzie, no to na to z kolei też odpowie dokumentacja projektowa. Tak? No, dokumentacja projektowa też będzie wymagała uzgodnienia z wieloma gestorami i z tych ustaleń i uzgodnień będzie wynikało, że być może niektóre rzeczy będą musiały być zrobione inaczej, albo w innym miejscu, albo w inny sposób. Ja, proszę Państwa, całym sercem to stanowisko popieram i serdecznie dziękuję też inicjatorowi i w znacznej mierze autorowi zapisów, czyli Piotrowi Skubiszewskiemu, że do tego stanowiska przystąpiliśmy i jestem przekonany, że po przedyskutowaniu tego stanowisku, tak jak tu siedzimy dzisiaj na Radzie, i do tego Państwa zachęcam, cała Rada Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy wypowie się za tym stanowiskiem, o co Państwa proszę, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radny Antosiuk. Dziękuję bardzo za odniesienie się do tej propozycji. Tutaj może doprecyzuję, ponieważ rozmawialiśmy przed chwilą tutaj z panem radnym wnioskodawcą odnośnie tego, jak można by doprecyzować ten punkt piąty. To znaczy zamiast punktu piątego w paragrafie drugim wpisać następującą treść do punktu czwartego w paragrafie pierwszym. To znaczy tam, gdzie mamy, tak jak tutaj pan radny Malesa zaproponował, podjęcie pilnych rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad celem ustalenia spraw formalno-prawnych i finansowych i tutaj w nawiasie. To znaczy w tym dotyczących pięcioletniej gwarancji nienaruszalności dla i tak dalej, tak? Dla
obiektów wybudowanych ze środków Unii Europejskiej i potem po nawiasie umożliwiających realizację parku, tak? To znaczy zależałoby mi jednak bardzo na tym, żeby podkreślić to, dlatego że szanowni państwo, skoro pojawia się to w przestrzeni medialnej, tak? Skoro wiele razy było to podnoszone, wydaje mi się, że bardzo takim uczciwym wobec mieszkańców byłoby to, gdybyśmy na tę sprawę położyli szczególny nacisk, no bo to po prostu jest w naszym interesie, w interesie nas wszystkich. Jednocześnie, tak jak tutaj powiedziałem, w paragrafie drugim wtedy zostałby tylko dopisany punkt czwarty odnośnie tego, aby podkreślić tą konieczność przekazania terenu obejmującego budowę południowej obwodnicy Warszawy zadanie A do miasta stołecznego Warszawy bezpośrednio po zakończeniu budowy. To jest, rozumiem, że wiele razy było jakby podkreślane, że ten temat jest niejako zamyka umowa z 2015 roku, ale jeżeli to podkreślimy, to absolutnie nic na tym nie tracimy. Zawsze będzie można się do tego jeszcze odwołać w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Rojewski. Szanowni państwo, aby już nie przedłużać może tej dyskusji w nieskończoność, my deklarujemy swoje poparcie dla tego stanowiska, zagłosujemy za. Niemniej jednak z ostrożności chciałbym jeszcze raz wrócić do tego, co już powiedzieliśmy i na co zwrócił uwagę też radny Sieradz w swoim wystąpieniu, który powiedział, że jest okoliczność odtworzenia tego terenu umowa miasta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a więc skoro jest już taka umowa na okoliczność odtworzenia, jest to zobowiązanie inter partes, to niezależnie od tego nie rozumiem, w jakim celu tutaj te zapisy o partycypacji finansowej GDDKI znajdują się w tym stanowisku, skoro one wynikają z już ustalonej, z już zawartej umowy. I my, tak jak mówię, poprzemy to stanowisko, tutaj wyrażamy dobrą wolę, wolę współpracy, natomiast chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, żeby intencją tego stanowiska nie było później to, co na przykład miało miejsce kilka miesięcy temu, czyli próba przerzucenia na przykład przez część z państwa zobowiązania do budowy kanalizacji na Zielonym Ursynowie przez podmiot, który buduje mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus. To znaczy, żeby samorząd rzeczywiście zajął się swoimi zadaniami, żeby wykonywał je dla dobra mieszkańców możliwie jak najbardziej rzetelnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, ja rozumiem, że Robert chciał podsumować. Bo jest jeszcze, tak? Dobrze, to proszę bardzo. Pan burmistrz. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, dosłownie króciusieńko, ja wiem, że pan burmistrz i tak wszystko zaraz podsumuje, ale odnosząc się do słów mojego przedmówcy, nie ma, proszę mi wierzyć, w tym żadnego podstępu. Byłoby to zresztą w ogóle niedorzeczne. Natomiast jeszcze jedna sprawa. Skoro jest podpisane porozumienie na odtworzenie, to nam chodzi o to, żeby przeanalizować, czy to odtworzenie, które wynika z porozumienia i z określonego budżetu, czy przypadkiem nie może być zrobione inaczej. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy było podpisywane to porozumienie, proszę państwa, w ogóle nie było mowy o parku linearnym, bo tak naprawdę park linearny wówczas był może w marzeniach, na pewno nie w koncepcji i na pewno nie w planach. W związku z powyższym zupełnie zrozumiałą rzeczą było, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Miasto Stołeczne Warszawa, porozumiewając się w tej sprawie, ustalały zasady mówiące o odtworzeniu. I broń Boże, nie jest naszą intencją, aby naciągać kogokolwiek, w tym Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, na jakieś ekstra środki, tylko co najwyżej postulować o to, żeby przeanalizować, skoro ma być realizowany park linearny, czy przypadkiem tych środków nie wykorzystać bardziej racjonalnie. No po to, żebyśmy nie kopali w kółko dołów i nie wozili pustych taczek, albo taczek dla samych taczek, no wydaje się to racjonalne. Proszę, ja mogę kolegę radnego zapewnić, że przynajmniej z mojej strony, ale myślę, że żadnej osoby tu obecnej na sali,
nie pojawi się tego rodzaju zarzut, bo nie jest to naszą intencją. Nikt tu nie chce, że tak powiem, wmontować kogoś w coś, co nie jest jego zadaniem. Zresztą, proszę Państwa, nawet gdybyśmy to chcieli zrobić, to nie jesteśmy w stanie, tak? No, określone zadania ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i one wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących. I określone zadania ma miasto stołeczne Warszawa jako gmina na prawach powiatu i wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących. Tyle, aż tyle, kropka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może Panie Burmistrzu, Pan chciał podsumować całość, tak? Czy... Dobrze, to może... To może jednak w pierwszej kolejności... Tak? To proszę Panie Burmistrzu, dobrze. Szanowni Państwo Radni, po kolei. Po pierwsze chciałem zwrócić Państwa uwagę, że park ma powstać nad tunelem drogi ekspresowej, więc gdyby nie zabiegi miasta stołecznego Warszawy i gdyby nie podpisane w grudniu 2015 roku porozumienie, to mielibyśmy trawkę nad tunelem, która by pięknie wyglądała pod warunkiem, że nie byłaby zbyt często koszona, pięknie by wyglądała na terenie dzielnicy Ursynów i mielibyśmy po prostu widok na trawkę przejeżdżając Kenem. Bo przypomnę, że jesteśmy nad trasą ekspresową przejeżdżając Kenem czy Stryjeńskich, widzielibyśmy trawkę. Czy na pewno zostanie przekazany grunt? Szanowni Państwo, z całym szacunkiem dla wypowiedzi mówiącej o tym, że możemy się odwołać w przyszłości do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, w którym to podkreśliliśmy, że jako Rada Dzielnicy było takie stanowisko, które mówiło o przekazaniu, to właśnie ta umowa jest podstawą, a nie stanowisko Rady. Stanowisko Rady ma na celu tylko i wyłącznie, cytując Pana Radnego, i ta propozycja ma tylko i wyłącznie wydźwięk medialny, żeby pokazać mieszkańcom, że Pan Radny zaproponował bezzwłoczne przekazanie. To bezzwłoczne przekazanie wynika z umowy i ta umowa została zawarta w grudniu 2015 roku. Co więcej, informacja z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat realizacji parku jako, czy ewentualna realizacja parku nie naruszy umowy o finansowanie ze środków unijnych, znajduje się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów oraz w Zarządzie Zieleni kopia, która została tam przekazana, a także oryginał, czy kopia, czy ten dokument matka tak zwany, czyli ten, który zostaje w instytucji, która go wytworzyła, znajduje się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od 3 lat, czyli od roku 2016. Bo Szanowni Państwo, nie pozwolilibyśmy sobie na wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych i na największe w Warszawie konsultacje społeczne, jeśli chodzi o ich zakres i metodę przyjętą, bez gwarancji, że tam może powstać park. Bo tę gwarancję, że ten grunt będzie własnością miasta, mamy od grudnia, pomimo braku stosownej ustawy. Natomiast gwarancję dotyczącą tego, że możemy tam realizować park, oczywiście szczegóły obciążenia poszczególnymi konstrukcjami, poszczególnymi budynkami i tak dalej wymagają każdorazowo na etapie już projektu budowlanego uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. I Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie może jednoznacznie teraz odpowiedzieć, czy jeśli byśmy tam chcieli jakiejś konstrukcji, której obciążenie na metr kwadratowy jest takie i takie, jeśli chodzi o powstanie jakiegoś budynku czy jakiejś konstrukcji, tylko będzie się do tego odnosiła na podstawie projektów, a nie na podstawie opinii burmistrza czy opinii radnych. Nie może być, bo tutaj pan radny był łaskaw użyć takiego sformułowania, że od 2, a może nawet od 3 lat nic się w tej sprawie nie dzieje. No trudno, żeby się coś działo od 3 lat, jeśli uchwała Rady Miasta wprowadzająca pierwsze 10 milionów, zresztą na wniosek pani radnej Janczar, miała miejsce w czerwcu 2017. Przypomnę, że rozmawiamy w maju 2019, więc minęły niespełna 2 lata, to tak gwoli ścisłości i powtarzania informacji, że ile to się nie dzieje.
I też nie jest tak, że Generalna Dyrekcja, bo tak naprawdę rozbieżność, która jest między miastem stołecznym Warszawa a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, nie odnosi się do tego, tutaj wracając do słów pana radnego Sieradza, nie odnosi się do tego, czy jest zasadne wykonywanie zamiennego projektu. Generalna Dyrekcja też tego nie kwestionuje, bo zdaje sobie sprawę z tego, że w ramach tej kwoty, którą ma przewidzianą na odtworzenia, nie ma sensu odtwarzać parkingów, których nie ma w koncepcji, która powstała na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów. Oni sobie zdają z tego sprawę, że to są pieniądze tego samego podatnika, bez względu na to, jaki jest sposób dystrybucji PIT-u czy CIT-u i pożytki, które otrzymuje minister finansów i skarbnik miasta stołecznego Warszawy. Przepraszam za uproszczenie, no bo wiadomo, że chodzi o jednostkę samorządu i o administrację rządową. Więc tutaj nie ma wątpliwości. Jedyna rozbieżność, jaka jest między nami na chwilę obecną, dotyczy tego, kto wynikowo ma zapłacić za projekt zagospodarowania terenu zgodny z koncepcją, którą przygotowało miasto, i przez ten projekt rozumiem przygotowanie projektu tylko w zakresie prac, których proponujemy, żeby była rezygnacja. Bo jak państwo wiecie, a może nie wiecie, bo nie wszyscy z państwa byli radnymi, w efekcie tych konsultacji powstały dwa dokumenty. Powstały dwa dokumenty. Jeden dokument, czyli koncepcja zagospodarowania parku, oraz drugi dokument, koncepcja wskazująca, czyli dokument wskazujący wynikowo, z których elementów obecnego zatwierdzonego w pozwoleniu na budowę w decyzji ZRID-owskiej, z których elementów należy zrezygnować i jakimi elementami proponujemy zastąpić. Czyli przykładowo, jeśli obecnie mielibyśmy odtwarzać parkingi, my jako ta koncepcja, która została przygotowana na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów, przewiduje, że zamiast tego niech Generalna Dyrekcja zapłaci za przygotowanie konstrukcji ziemnych, które mają wyciszać ten park od strony ulicy Płaskowickiej i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale powstały dwa dokumenty. Bardzo chętnie służę państwu tymi dokumentami. Zresztą wystarczy zajrzeć na stronę Urzędu Dzielnicy i one się tam znajdują. I tak naprawdę chodzi o to, kto ma w tym momencie zapłacić za projekt. My jako miasto zaproponowaliśmy, aby Generalna Dyrekcja na podstawie umowy z miastem zleciła przygotowanie projektu, a my później za niego zapłacimy. Generalna Dyrekcja domaga się tych pieniędzy wcześniej i wynikowo pokazania nam efektu swoich prac, które oczywiście na ich zlecenie będzie wykonywał generalny wykonawca, którym jest spółka Astaldi. Odnośnie pilności rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, państwo możecie tutaj dowolne poprawki wprowadzać i możecie je przegłosowywać, no to pragnę zauważyć, że w efekcie naszych nacisków, ale także doniesień medialnych, 8 maja takie pismo ze strony Zarządu Zieleni zostało fizycznie złożone i mam jego potwierdzenie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez Zarząd Zieleni, więc taka inicjatywa podjęcia czy powrócenia do rozmów ze strony Zarządu Zieleni się pojawiła. Więc państwa decyzja, które poprawki czy które sugestie będziecie proponować, w mojej ocenie, a jeszcze tylko jeszcze za chwilę propozycja pana radnego Malesy, w mojej ocenie to stanowisko jest gotowe i skończone, i powtarzanie czegoś, co jest w umowie z grudnia 2015, po to, żeby, jak to pan radny Antosiuk określił, uzyskać medialny przekaz, w mojej ocenie nie ma uzasadnienia, ale róbcie państwo, jak uważacie. Natomiast jeszcze dwie uwagi do pana radnego Rojewskiego i do pana radnego Malesy. Trudno mi sobie wyobrazić, rzeczywiście możecie państwo wpisywać przedstawicielstwo radnych, ale przypomnę, że rada kontroluje i przekazuje i otrzymuje informacje i za każdym razem ma możliwość dostępu do dokumentów wytworzonych w urzędzie, więc trudno mi sobie wyobrazić przedstawiciela rady w takim komitecie sterującym. Ja się z taką praktyką pracy wewnętrznej miasta stołecznego Warszawy nie spotkałem, więc mam wątpliwość co do tego, czy taka propozycja nie zostanie na etapie tworzenia ewentualnie takiego komitetu sterującego odrzucona ze względów formalnych.
Natomiast odnośnie, bo pan radny, co prawda trochę nie na temat, bo na temat Mieszkania Plus i kanalizacji, to tak, jak najbardziej powinniśmy się od każdego inwestora, od każdego dewelopera, nawet jeśli ten deweloper jest rządowy, domagać tego, żeby zadbał o infrastrukturę. Bo to naprawdę nie sztuka wybudować kilkaset czy kilka tysięcy mieszkań, a później powiedzieć, wasz problem, drogi, kanalizacja, no przecież szambiarki mogą przyjechać, przecież mogą być inne rozwiązania. Helikopterami ostatnio jest modne, żeby latać, więc można też odbierać kanalizację w taki sposób, drogą lotniczą. Więc tak, my jako samorząd i my jako mieszkańcy i państwo jako radni powinniście się w mojej ocenie za każdym razem domagać tego, żeby każdy inwestor, bez względu na jego pochodzenie, nam jako mieszkańcom dzielnicy nie utrudniał funkcjonowania w przyszłości, nawet jeśli tą wartością mają być mieszkania dla kolejnych osób, które zamieszkają na terenie Ursynowa, bo tak samo jest kwestia infrastruktury społecznej, szkół, bibliotek, przedszkoli i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że państwo jako rada, pozwolę sobie się tutaj nie zgodzić z panem radnym Rojewskim, powinniście do każdej możliwej instytucji, i my jako urząd dokładnie tak występujemy, powinniście państwo się kierować swoje postulaty, żebyśmy, pozostając w temacie kanalizacji sanitarnej, nie zostali z ręką w nocniku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, adwokat radny Rojewski. Szanowni państwo, ja bardzo krótko, tutaj zostałem wywołany do tablicy i odniosłem wrażenie, że pan burmistrz błędnie zinterpretował moje słowa, więc chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało. Otóż ja nie jestem przeciwny temu, aby samorząd zabiegał o społeczną odpowiedzialność deweloperów, dlatego że sam jestem wielkim zwolennikiem społecznej odpowiedzialności deweloperów. Mam nadzieję, że samorząd warszawski również będzie się tym kierował, że nie dopuści na przykład do zabudowy kolejnych korytarzy powietrznych, bo jest to bardzo szkodliwe, takie działania samorządu. Natomiast chodziło mi tylko o to, żeby nie było takiej próby przerzucania odpowiedzialności za problem, z którym dzielnica sobie nie radzi, czyli kanalizacji na Zielonym Ursynowie, na dewelopera, na podmiot realizujący inwestycję rządową. I tylko o to mi chodziło. Natomiast tak, jestem zwolennikiem społecznej odpowiedzialności deweloperów. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Proszę, radny Pomianowski. Tylko do wypowiedzi pana burmistrza, właśnie sprawdziłem regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Komitety sterujące są powoływane na podstawie artykułu 11 ustęp 13 tego regulaminu i tam jest informacja, że prezydent może powołać nienależące do podstawowych komórek urzędu zespoły lub komisje. Nie ma tam żadnych ograniczeń co do składu. Oczywiście. Nie. Nie ma takiej informacji. Mogę zaraz to przynieść, przeczytać, ale nie sądzę, aby była ku temu potrzeba. Nie, nie, no ja dlatego mogę przeczytać panu burmistrzowi ten zapis, to jest w regulaminie organizacyjnym. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Antosiuk. Być może jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to może razem z wnioskodawcą, może geometrycznym, moglibyście po prostu dopracować. Dobra. Szanowni państwo, pozwólcie państwo, że się odniosę do tych kwestii, które poruszył pan burmistrz, ponieważ zostałem wywołany niejako do tablicy. Panie burmistrzu, proszę odsłuchać protokół z sesji. Tam nie padają słowa o wydźwięku medialnym, padają zupełnie inne odnośnie tego, że skoro pojawia się w przestrzeni medialnej wątpliwość dotycząca właśnie tego 5-letniego okresu nienaruszalności, to warto, żebyśmy położyli na to nacisk, żeby rozwiać te wątpliwości. No bo po prostu taka też powinna być nasza rola, stąd uważam, że jakby bez sensu ten niepotrzebny atak. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, to prosiłem w mojej pierwszej wypowiedzi o odniesienie się do pisma pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz z 27 listopada 2017 roku. Ja mogę podać numer czy sygnaturę tego pisma. To było pismo skierowane do wojewody, w którym pani prezydent zwracała się właśnie z prośbą o to, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała teren
pod park, w tym częściowo jakby wykonując w odpowiedni sposób czy wyniesienia ulic, czy budowę, bądź też właśnie brak budowy chodników, parkingów, tego typu rzeczy. Stąd gorąca prośba o to, żeby się pan również do tego odniósł i o informację, czy zapoznał się pan z treścią tego pisma, albo może raczej prośba do pana wnioskodawcy, do radnego Skubiszewskiego odnośnie tego, czy właśnie też jakby zapoznawał się z treścią tego pisma przy pisaniu tego stanowiska. Pozostanę jednak przy zdaniu, że w punkcie czwartym powinniśmy podkreślić to, że właśnie chcemy tego przekazania terenu dla miasta zaraz po zakończeniu budowy, no bo gdyby nie miało to znaczenia, to w takim razie dlaczego w uzasadnieniu tego pisma, dlaczego w uzasadnieniu tego stanowiska znalazło się to podkreślenie, że właśnie tam jest powoływanie się na umowę podpisaną 15 grudnia 2015 roku. Skoro znalazło się w uzasadnieniu, to nie widzę żadnego problemu, żeby znalazło się w treści samego stanowiska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Anna Szcześniak. Tak, okej, oczywiście pan burmistrz. Czy pani radny, pismo z 2017 roku powstało z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Ursynów, bo to Urząd Dzielnicy Ursynów zlecił, następnie otrzymał dwa dokumenty, między innymi jeden z tych dokumentów, czy treść tego pisma, to jest zapisanie nie w formie dokumentu koncepcyjnego, tylko zapisanie w formie wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli dobrze pamiętam obieg dokumentów, to było tak, że napisałem do prezydenta miasta stołecznego Warszawy jako właściwego do wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że jest zasadne przygotowanie takiego wystąpienia. Następnie w marcu, jeśli dobrze pamiętam, 2018 roku, w ślad właśnie między innymi za tą korespondencją i za tymi rozmowami nastąpiło formalne przekazanie przez Urząd Dzielnicy Ursynów całej dokumentacji do Zarządu Zieleni oraz odbyło się spotkanie z udziałem ówczesnego dyrektora Zarządu Zieleni, kilkoro pracowników Zarządu Zieleni i kilkoro przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Ursynów, między innymi pani naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej, którzy byli zaangażowani w proces tworzenia tej koncepcji, pracownicy Wydziału Infrastruktury z moim skromnym i nie narzucającym się udziałem. Więc wszystkie dokumenty, które miasto stołeczne Warszawa wysyła przynajmniej od 2-3 lat, od momentu, kiedy na początku 2016 roku zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie tych konsultacji, powstają z inicjatywy lub bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Antosiu, to jest to zgłoszenie, czy jeszcze to poprzednie? Poprzednie, dobrze, dziękuję. Proszę radna, przepraszam, pani Anna Szcześniak, zapraszam. Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Ja próbowałam powiedzieć kilka uwag podczas połączonego posiedzenia komisji. Niestety czas był dość ograniczony i się to nie udało, ale chciałabym się odnieść do tego, co powiedział pan przewodniczący Malesa. Otóż posiedzenie, o którym pan wspomina, miało miejsce we wrześniu 2016 roku, zanim jeszcze została pokazana koncepcja parku i posiedzenie Komisji Inwestycji Komunalnych i Transportu wtedy dotyczyło przestrzeni technologicznych, a pani Łowicka przyszła i powiedziała, że ona przeprowadziła konsultacje, ale nie ma jeszcze żadnych materiałów opracowanych, ponieważ prezentacja była po tym posiedzeniu, natomiast my wtedy rozmawialiśmy na temat przestrzeni technologicznych. Także naprawdę ja nie mam powodu do tego, żeby mówić rzeczy, które jakby państwu się nie podobają. Natomiast faktem jest, że 2,5 roku minęło, a koncepcja tego parku nie znalazła się w omówieniu na Radzie naszej dzielnicy, mimo tego, że wydaje mi się, że zrobiłam bardzo dużo, żeby do tego doszło. I stąd dzisiaj właśnie taka naprawdę w antytrendzie moja wypowiedź i moje wystąpienie, ponieważ wyszło tak, że nie było ani konsultacji, o których wspominał pan burmistrz w dwóch wywiadach dla Haro Ursynów podsumowujących pracę
zarządu dzielnicy i w ogóle jakby zdarzenia w naszej dzielnicy w ciągu dwóch kolejnych rad, czyli 2017-2018. Było tam wspominane o tym, że z całą pewnością powrócimy jeszcze w debacie publicznej do tej koncepcji. Nie nastąpiło. W 2018 jakby wypowiedź pana burmistrza została wzbogacona o to, że najprawdopodobniej zrobi to zarząd zieleni. W tej chwili państwo wysyłacie stanowisko popierające koncepcję parku nad południową obwodnicą. Wyraźnie się do tego odnosi stanowisko. Natomiast czasu jest tyle, przynajmniej jeżeli chodzi o moją ocenę, tak, że te koncepta, te konsultacje jakoś nie mieszczą się w tych państwa stanowisku, ani w państwa życzeniach. I czas na tą debatę został jakby minął, to znaczy nie było jej i nie wiem, czy będzie, i to jest niepokojące dla mnie. Myślę, że dla wielu mieszkańców również, ponieważ to, co dzisiaj usłyszałam, to znaczy, że państwo naprawdę bardzo spokojnie podchodzicie do tematu, że odtworzenie miałoby nastąpić w terminie od 2 lata od zakończenia budowy, to nam, mieszkających przy tej budowie, naprawdę nie mieści się w głowach. I tutaj nie chodzi o to, żeby negatywnie się wypowiadać, ale wydaje mi się, że państwu radnym powinno zależeć na tym, że niezależnie od tego, czy budowa skończy się w sierpniu 2020, czy skończy się, oby nie, w roku 2021, to należałoby lobbować za tym, żeby inwestor miał świadomość, aby jak najszybciej ten teren u góry uwalniać. Czym innym jest dokończenie budowy, czym innym są odbiory technologiczne, czym innym jest odgrodzenie tych płotów, oddanie nam podstawowej infrastruktury, czyli chodników, dróg i takich innych podstawowych rzeczy dla naszego osiedla są to z całą pewnością parkingi. Więc naprawdę, drodzy państwo, tu nie chodzi o to, żeby krytykować, ale zwróćcie uwagę na to, że to państwo macie przełożenie i ten punkt tutaj mój pierwszy, czyli plan władz dzielnicy Ursynów dotyczący harmonogramu prac związanych z uzgodnieniami i realizacją oraz etapowanie prac, to nie jest uwaga krytyczna. To jest bardzo, z punktu widzenia mieszkańca dzielnicy, to jest bardzo ważna rzecz, bo wątpię, że państwo uzyskacie zadowolenie ze strony mieszkańców, kiedy się dowiedzą, a nie zależy nam, żeby oddawać teren nad obwodnicą, nad tunelem, zanim zostanie zakończona inwestycja, bądź też w ogóle podchodzimy spokojnie, że to do 2 lat. Jakieś detale, owszem, ale podstawowe rzeczy, naprawdę to jest dla nas istotne. Także to tyle, jeżeli chodzi o takie sprawy wyjaśniające co i dlaczego. Tu nie chodzi o to, żeby krytykować, chodzi o to, że naprawdę do państwa należy mobilizacja. Wracając do tego, do tych zagadnień, które chciałam przedstawić podczas komisji. Tam na tyle jest wydruk tej mapy. Gdyby państwo radni, którzy nie widzieli, a zadają naprawdę zaskakujące pytania dotyczące tej koncepcji, chcieli spojrzeć, to ten wydruk tam jest i państwo przekazując, nadając nazwę temu zagospodarowaniu pod hasłem park, oddajecie jednoznacznie ten teren w gestię, wydzielacie go z terenu naszej dzielnicy, zrzekacie się zarządzania tym terenem. Ja nie wiem, czy my naprawdę zyskujemy z tego powodu, że właśnie to duże kółko decyzyjno-koncepcyjne dialogu powiększa się o to, że władze dzielnicy dla tak małego terenu, dla tak wąskiego terenu, dla tak istotnego terenu przekazują władzę nad nim dobrowolnie i z zadowoleniem innemu podmiotowi miejskiemu, jakim jest Zarząd Zieleni, który nie ma takiego, powiedzmy, mobilizacji, tak, jakiej ja bym oczekiwała od władz Ursynowa i od radnych Ursynowa, co do tego, o co chodzi z tym odtworzeniem terenu, oddaniem tego terenu i w ogóle jak my żyjemy w czasie tej budowy, tak. Także ja naprawdę nie wiem, czy nadając pasowi zieleni tytuł park, to i dzięki temu tylko, przez to tylko, zrzekając się bezpośredniego zarządzania tym terenem, czy to jest na pewno fantastyczny pomysł i dobry układ. Ale dodając takie punkty konkretne, w zagospodarowaniu tego terenu, w którym, tak jak mówię, w konsultacjach brałam udział, my żeśmy w ogóle nie rozmawiali na temat komunikacji. Tymczasem koncepcja parku wpłynęła na ulicę Płaskowickiej.
została ona poszerzona, została pozostawiona w starych granicach, został skierowany ruch w ulicę Stryjeńskich, gdzie państwo radni zdecydowali się o zatrzymaniu projektu z budżetu partycypacyjnego, który miał na celu zwężenie ulicy Stryjeńskich. Naprawdę wypada popatrzeć troszeczkę na tą koncepcję pod kątem tego, jak ona w praktyce wygląda. Nie wydaje mi się, żeby ulicę Płaskowicką, która jest zaznaczona w granicach opracowania, można było nazwać parkiem. No nie umiem sobie tego wyjaśnić, tak samo jak i nie umiem sobie wyjaśnić, jak parkiem można nazwać bazar, o którym państwo obiecujecie i obiecywaliście, że wróci na teren nad obwodnicą. Teraz jeszcze w związku z tym, że wiele wydarzeń miało miejsce po zakończeniu tych konsultacji, okazuje się, że również pętla nie ma swojej lokalizacji, ponieważ na starą lokalizację nie wróci. Za chwilę skończy się uzasadnienie mówiące o tym, że możemy zrezygnować z pętli na czas budowy, ponieważ autobusy i tak Płaskowicką nie jeżdżą, bo nie ma jak chodzić. Naprawdę to są elementy infrastruktury, które nie są parkami, które powinny znaleźć swoje miejsce, gdzie my moglibyśmy wiedzieć, jak państwo to widzicie. A tymczasem brniemy do przodu z parkiem, i jesteśmy zadowoleni, ale nie wiem, czy państwo macie świadomość, jak duże zmiany oprócz terenu zielonego ta koncepcja wprowadziła. Tutaj mam hasło pod tytułem Obsługa komunikacyjna Ursynowa Południowego plus kompleks placówek służby zdrowia przy Pileckiego Rentgena Gandhi. Obwodnica wpłynie na komunikację na Ursynowie, ale węzły są niepełne. Ci, którzy będą korzystali z tych placówek i również mieszkańcy Ursynowa przyjeżdżający z kierunku Wawra, wcale nie podjadą na węzeł zachodni, żeby wydostać się najkrótszą drogą. Będą poruszali się ulicą Płaskowicką. Powstanie kolejne połączenie Ursynowa z Płaskowicką. To są wszystkie elementy bardzo ważne. Przepraszam, Płaskowickiej. A państwo, nazywając park, pas zieleni parkiem, nie patrzycie na to, co w tym opracowaniu się znajduje poza tym terenem zieleni i jak wiele zmian ono wywołuje, gdzie naprawdę wydaje mi się, że mieszkańcy nie są przygotowani na takie rewolucje, tak? Jeżeli chodzi o to, co pan burmistrz mówi, że będzie powrót trawnika. Panie burmistrzu, ten teren był w dużej części zagospodarowany. Był tam parking do obsługi komunikacyjnej nad pola. Był tam parking przy naszym osiedlu bardzo potrzebny. Był tam również bardzo obszerny bazar. Także część trawnika, którą pan nazywa trawnikiem, to również był efekt tego, że ten teren był zamrożony. Nie można było w nim wprowadzać żadnych modyfikacji, nie można było poprawiać zagospodarowania tego terenu. Ten temat wypływał, zanim jeszcze doszliśmy do budowy obwodnicy i dlatego ten trawnik był jedynie trawnikiem, a nie dlatego, że taki był kaprys. Po prostu czekaliśmy na tą budowę. W tej chwili budowa powinna się mieć ku końcowi. I naprawdę jest istotne to, żeby nie tylko patrzeć na to co, ale również kiedy będzie na tym terenie odtwarzane. Debatujmy, drodzy państwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani Anno. Proszę bardzo, pan burmistrz Robert Kępa. Szanowna pani, zacznijmy od pewnej dziś zaistniałej nieścisłości w zrozumieniu. Użyłem sformułowania, że przy drodze ekspresowej może powstać tylko i wyłącznie, może być zasiana trawka, bo przy drogach ekspresowych nawet nie można stawiać koszy i nawet nie można stawiać ławek. Więc nie mówiłem o procedurze odtwarzania, tylko mówiłem to w kontekście zawartej w grudniu 2015 roku umowy, więc jedną, mam nadzieję, nieścisłość mamy już wyjaśnioną. Ja nie znam słów o odtworzeniu 2 lata po zakończeniu budowy i nie znam takiej opinii radnych. Co więcej, w obecnym kształcie ta umowa z grudnia 2015 roku przewiduje, że miejsca, znaczy, że mają otworzyć wszystko tak, jak to wyglądało przed i tak wygląda też
tak było zlecone w przetargu i później w podpisanej umowie, że mają jeden do jednego odtworzyć to, co tam było wcześniej. Oczywiście to, co nie miało waloru tymczasowości, czyli na przykład NIK Generalnej Dyrekcji czy wykonawcy nie każe odtwarzać bazarku jeden do jednego z wszystkimi pawilonami, które tam były na miejscu. Natomiast elementy takie jak chodniki czy miejsca parkingowe mają zostać odtworzone. Natomiast nie ma takiej sytuacji, Szanowna Pani, żeby Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy czy też Urząd Dzielnicy miał wpływ na trwającą budowę. Jeśli organ organ nadzoru budowlanego, jakim w tym wypadku jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, nie wyrazi zgody na zakończenie prac, które formalnie jest kończone zgodą na użytkowanie, to inwestor, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie będzie mógł tego gruntu wydać. Po prostu. I nie będzie mógł tego gruntu udostępnić, chyba że na swoją odpowiedzialność i na swoje ryzyko finansowe. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli ktoś wjedzie na parking i nastąpi tam szkoda parkingowa, to będzie swoje albo wjedzie na drogę i będzie jakaś dziura, to te wszystkie roszczenia będą w kierunku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Więc po zakończeniu budowy, miejmy nadzieję rzeczywiście, że nastąpi to na koniec 2020 roku, inwestor przekazuje dokumentację, tak jak jest teraz przy okazji metra, gdzie Miasto Stołeczne Warszawa składa wniosek o wydanie zgody na użytkowanie w tej części targówkowskiej. I dokładnie tutaj będzie tak samo wyglądało. I pewnie kilka miesięcy, bo jest to najdłuższy tunel w Polsce, pewnie kilka miesięcy będą trwały odbiory przy założeniu, znaczy bez względu na to, kiedy zostaną zakończone prace. Czy wcześniej będzie możliwe uzyskanie dostępu do tego terenu na powierzchni, który będzie nadal formalnie placem budowy? O tym nie będzie decydował ani Zarząd Zieleni, ani Urząd Zieleni, więc nie wiem, o jakim oddawaniu decyzji czy władztwa tutaj mówimy, tylko o tym będzie decydował inwestor, czy w trakcie budowy, podobnie jak my tutaj w przypadku parkingu, który teraz został poszerzony, parking urzędu o część nadal placu budowy, czyli budowy Ursynowskiego Centrum Kultury. Jednym z elementów Ursynowskiego Centrum Kultury jest programu zagospodarowania terenu, są miejsca parkingowe. I dokładnie tak samo to będzie wyglądało, więc my jako inwestor podjęliśmy decyzję o oddaniu części tego parkingu po to, żeby mieszkańcom, którzy załatwiają sprawy w urzędzie, a także ewentualnie okolicznym mieszkańcom, po prostu poprawić warunki funkcjonowania tutaj w okolicach KEN 61. Ale jest to moja pełna odpowiedzialność, jeśli chodzi o jakiekolwiek wydarzenia, które mają miejsce na placu budowy. Myślę, że duża część Pani wypowiedzi odnosi się do fałszywie postawionej tezy, że opracowanie pod nazwą park linearny to jest jakiś projekt budowlany, to jest jakieś pozwolenie na budowę, jakieś ostateczne decyzje odnośnie kształtu. Zapewniam Panią, że to jest pewnego rodzaju idea i nie wszystkie prace będzie wykonywał Zarząd Zieleni, bo nielogicznym jest, aby Zarząd Zieleni wykonywał na przykład miejsca parkingowe na wysokości budynków przy ulicy Kazury, skoro one zostaną wykonane już wcześniej. I Zarząd Zieleni będzie wykonywał te prace, które będą objęte pozwoleniem na budowę, a nie wszystkie pozwolenie na budowę parku. I ten zakres zostanie dokładnie określony, więc ani nie ma tutaj mowy o liniach rozgraniczających ulicy Płaskowickiej, ani tutaj nie ma mowy o miejscach parkingowych, które ma otworzyć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I ta koncepcja przewiduje, że w tym miejscu nie będzie aktywności miasta stołecznego, aktywności inwestycyjnej Miasta Stołecznego Warszawy. Mówię o parkingach w pobliżu osiedla Kazury, tylko te parkingi mają w tej części ten park linearny
nazywane jako hasło, jako idea, będzie po prostu jeszcze węższy niż 100 metrów, które będzie miał w pozostałym przebiegu. Więc miejsca parkingowe nie były planowane i nie będą elementem pozwolenia na budowę w ramach budowy parku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze zgłoszenie mieszkańca Aleksandra Grad. Proszę bardzo. Andrzej Grad, przepraszam. Wszyscy mówiłem. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grad. Ja jestem ze spółdzielni mieszkaniowej Wyżyny, czyli sąsiada zarówno tunelu, jak i planowanego parku. Chciałbym jedną sprawę poruszyć, która tutaj nie zaistniała. Być może było to w jakiś sposób analizowane. Nie śledzę prac Rady ani Zarządu tak dokładnie, ale tutaj w ogóle ona nie została postawiona. Chodzi mi o to, że już traktujemy ten park jako rzecz praktycznie postanowioną. Pytanie jak i kiedy, a nie pytanie czy. Bo proszę Państwa, dość długo i szeroko rozmawialiśmy na temat wpływu na ludzi, na ich zdrowie, na ich życie, tych dwóch nieszczęsnych kominów, które będą tutaj wypuszczać spaliny, pyły zawieszone i tak dalej, ze 100 tysięcy, jak niektórzy twierdzą, pojazdów przejeżdżających tunelem. I otóż Państwo proponują lokalizację parku linearnego na osi wschód-zachód, czyli tak cirka ponad 70% wiatrów tak wieje na terenie Warszawy. Parku, gdzie rozumiem będą przychodzić dzieci, emeryci, młodzież i rozumiem te atrakcje liczne, które są w projekcie, będą ich tam przyciągać na dłuższy pobyt. I między tymi dwoma kominami właśnie, gdzie filtry są rzeczą zupełnie iluzoryczną. Zaczynacie mówić Państwo o tym bardzo poważnie, są już jakieś plany, są stanowiska i tak dalej. Oczywiście te stanowiska można przygotowywać, ale jeżeli popatrzymy na tytuł, to tam jest park. Na uzasadnienie to tam jest nawet, co w tym parku cirka ma być tam mniej więcej. Jakież atrakcje mają przyciągać te ćmy do płomienia świecy, który pali się między dwoma kominami. Bo to na tej sali było mówione, jakim nieszczęściem dla Ursynowa i dla tej części Ursynowa są wyrzutnie spalin bez filtrów. Filtry są na razie absolutnie niepewne. Więc prosiłbym może o trochę refleksji pod tym kątem, bo według mnie jest to sprawa super ważna, bo dla mieszkańców taki park z licznymi atrakcjami jest formą pułapki. Im lepszy, tym gorzej, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Skubiszewski. Szanowni Państwo, pozwolę sobie przeczytać, mam nadzieję, że już na zakończenie tej dyskusji, poprawki, które zostały zgłoszone przez radnych. I tutaj w trybie roboczym ustaliliśmy ich treść z radnym Antosiukiem i z radnym Malesą. Ja pozwolę sobie przeczytać części tego stanowiska, które uległy lekkiej modyfikacji, a z uwagi na to, że stanowisko jest z inicjatywy uchwałodawczej przewodniczącego Rady, przewodniczący Rady, mam nadzieję, później przyjmie te poprawki jako autopoprawkę do stanowiska i w ten sposób będziemy głosowali jednolitą wersję stanowiska i nie będziemy musieli głosować nad każdą modyfikacją stanowiska. A więc tak, w paragrafie pierwszym wstęp nie ulega zmianie. W punkcie pierwszym została tutaj dodana modyfikacja radnego Malesy i punkt brzmi tak. Zabezpieczenie środków na całość inwestycji, budowy parku i wpisanie ich do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2020-2023. Punkt drugi nie ulega zmianie. Punkt trzeci. To jest też poprawka radnego Malesy, stworzenie komitetu sterującego z udziałem przedstawicieli odpowiednich biur Miasta Stołecznego Warszawy, jednostek organizacyjnych Miasta Stołecznego Warszawy oraz zarządu dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy i przedstawiciela Rady Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy celem koordynowania prac
w zakresie stworzenia parku. Punkt czwarty, poprawka radnego Malesy, a także poprawka radnego Antosiuka, podjęcie pilnych rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych celem i autostrad, celem ustalenia spraw formalno-prawnych i finansowych w nawiasie, w tym dotyczących finansowania ze środków Unii Europejskiej, koniec nawiasu, umożliwiających realizację parku. To jest paragraf pierwszy i paragraf drugi. Modyfikacja zostaje wprowadzona tylko do, dodany zostaje punkt czwarty. Przekazanie terenu objętego budową tunelu południowej obwodnicy Warszawy do miasta stołecznego Warszawy niezwłocznie po zakończeniu budowy tunelu. Rada Dzielnicy Ursynów zwraca się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o to, aby ten teren został niezwłocznie przekazany. I jest jeszcze poprawka, która wcześniej została zgłoszona. To jest poprawka w uzasadnieniu, ostatni akapit. Rada Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy zdaje sobie sprawę ze specyfiki tego przedsięwzięcia, które może zostać sprawnie zrealizowane tylko dzięki koordynacji działań miejskich biur i miejskich jednostek organizacyjnych, ale także współpracy pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a stołecznym samorządem. I tam zostało dodane słowo sprawnie, bo tutaj wsłuchałem się w tą dyskusję i oczywiście argumenty podnoszone przez mieszkańców są jak najbardziej słuszne i zależy nam na tym, żeby ta inwestycja została sprawnie przeprowadzona. Niemniej jednak chciałbym też podkreślić, że to stanowisko nie dotyczy ani filtrów i to było świadomie podjęte, ponieważ stanowisko dotyczące filtrów, o ile dobrze pamiętam, Rada Dzielnicy Ursynów jednogłośnie przyjęła w 2018 roku i nie chcieliśmy tych spraw tutaj mieszać, ponieważ wtedy oddźwięk tego stanowiska byłby nieczytelny. Tutaj chcemy podkreślić potrzebę realizacji tej inwestycji, potrzebę zintensyfikowania prac, potrzebę ustalenia spraw finansowych, formalnych, a także koordynację tych wszelkich prac, żeby mogły one zostać sprawnie przeprowadzone, bo wtedy też zapewni to, że te rzeczy, które tutaj były podnoszone podczas dyskusji, że także sprawnie, że zostaną zrealizowane. A więc to tyle, jeśli chodzi o te poprawki. No i szanowni państwo radni, proszę, aby tak jak w 2013 roku i w 2018 roku, aby wszyscy radni zaopiniowali to stanowisko pozytywnie. I jeszcze raz chciałbym podkreślić to, co powiedział radny Tomasz Sierac. Nie ma tu żadnego podstępu. Chodzi o to, żeby ten park został wybudowany i żeby środki budżetowe, czy to miasta, czy to pochodzące ze środków unijnych i środki państwowe, żeby były racjonalnie wydawane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkie przytoczone zmiany, czy zmiany uznaję za własną autopoprawkę. Projekt stanowiska został przekazany do zaopiniowania komisji. Już zaraz. Do zaopiniowania Komisji Budżetu i Finansów. Dziękuję bardzo. Edukacji i Sportu. Dziękuję bardzo. Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji. Dziękuję. Komisji Architektury i Ochrony Środowiska. Dziękuję. Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji. Dziękuję. Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Dziękuję. Szanowni państwo, w takim razie przejdźmy do głosowania. Już. Całość. Autopoprawka. Pani przewodnicząca Polak ma rację. Jak można tak nie słuchać pana przewodniczącego? Dziękuję bardzo. 24 za. Dziękuję. Stwierdzam, że rada podjęła stanowisko. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Tym razem projekt uchwały na druku numer 50. Proszę przedstawicieli wnioskodawców.
możemy poczekać na burmistrza. Myślę, że 3 minuty przerwy nam się wszystkim przydadzą. Dziękuję. Ja potrzebuję. Wznawiam sesję. Skoro już wrzucił do nas pan burmistrz. No właśnie. Niestety nawet się za tym nie schowasz. To wszystko wina tych ciastek. Proszę bardzo, panie burmistrzu, projekt uchwały na druku nr 50. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, zarząd dzielnicy przedkłada propozycję zmian budżetu dzielnicy Ursynów na rok 2019, środków wydzielonych na rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i proponujemy zmiany, wprowadzenie dochodów z najmu, dzierżawy oraz spowodowane zmianami planu dochodów na żywienie uczniów w szkołach podstawowych i przedszkolach i oczywiście odwzorowanie po stronie wydatkowej. W efekcie zmian budżet dzielnicy Ursynów nie wykaże zmian po stronie dochodów i po stronie wydatków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Budżetu i Finansów. Proszę o opinię. Dziękuję. Oraz do Komisji Edukacji i Sportu. Poproszę o opinię. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję. Klub PiS. Dziękuję. Klub Otwartych Synów. Dziękuję. Klub Projektu Synów. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przejdźmy do głosowania. Dobra, radna Krajewska. Pani radna Krajewska. Głosujemy. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 23 głosy za. W związku z czym projekt uchwały został podjęty. Jest to wszystko. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Druk nr 51. Proszę przedstawiciela wnioskodawców. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tym razem troszkę większy zakres zmian. Zarząd dzielnicy zaproponował zmiany budżetu dzielnicy. Po stronie dochodów zwiększenie planu o kwotę ogółem 399 376 zł. W tym przede wszystkim środki z dochodów ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pod nazwą odświadczenia do pracy socjalnej oraz środki wyrównawcze z warszawskiego programu ubezpieczeń oraz CKS-u na realizację dwóch programów realizowanych w ramach Centrum Komunikacji Społecznej, później na poziomie dzielnic. Zwiększenie środków i proponujemy przeznaczenie tych środków na wydatki, na następujące wydatki. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 749 tysięcy wynikające ze zwiększenia planu dochodów o 399 327 i przeniesienia per saldo pozostałej kwoty wydatków, znaczy pozostałej kwoty, czyli kwotę 350 tysięcy z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Jeśli chodzi o poszczególne kwoty wydatkowe, to są to środki w wysokości 240 tysięcy z przeznaczeniem na sprzątanie nieruchomości komunalnych zarządzanych przez dzielnicę, remonty budynków mieszkalnych, naprawę uszkodzonej bramy w budynku przy ulicy Kłobuckiej 18C,
przeniesienie środków między zadaniami w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w łącznej kwocie oraz zwiększenie wydatków o kwotę 776 tysięcy z przeznaczeniem na konserwację zieleni, utrzymanie parków, opracowanie ekspertyz dotyczących stanu drzew, w edukacji zmniejszenie planu i przeniesienie środków w kwocie 180 tysięcy do planu wydatków inwestycyjnych. O tym za chwilę oraz 30 tysięcy zarządzanie strukturami samorządowymi. Przeniesienie środków między zadaniami i paragrafami z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie ogółem 980 tysięcy złotych. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, przeniesienie kwoty 268 tysięcy. Panie Przewodniczący, czy ja mogę... Szanowni Państwo Radni, proszę umożliwić wypowiedź Panu Burmistrzowi. Państwa Radni, Pani Radna Krajewska. Dziękuję. Przeniesienie kwoty 268 tysięcy oraz zwiększenie planu o kwotę 322 925 zł na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Od świadczenia do pracy socjalnej. Łączna wartość projektu w latach 2019-2020 wyniesie prawie 900 tysięcy zł. Projekt realizowany będzie od lipca tego roku do lipca roku 2020. Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Do celów szczegółowych należy poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS Ursynów poprzez zmianę organizacji pracy OPS obejmujące wprowadzenie zmian optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych, wyodrębnienie zespołów i przypisanie im ramowych zadań, rozdzielenie zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych. Jeśli chodzi o dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 tysięcy złotych na wykonanie biblioteki w drzewie przy ulicy Przybarzantarni 10 tysięcy, na realizację programu rozwój wolontariatu w bibliotekach miasta stołecznego Warszawy oraz rozwój wolontariatu w domach kultury. To są te środki, które pochodzą z Centrum Komunikacji Społecznej, o których mówiłem po stronie dochodowej oraz przeniesienie między zadaniami kwoty 25 tysięcy. W zarządzaniu strukturami samorządowymi zwiększenie wydatków w kwocie 30 tysięcy z przeznaczeniem na analizy i opinie prawne związane z działalnością Wydziału Oświaty i Wychowania oraz przeniesienie środków do zadania, o którym już mówiłem, czyli te 10 tysięcy. Finanse i różne rozliczenia, zwiększenie planu o kwotę 70 260 zł z przeznaczeniem na podatek VAT. Wydatki inwestycyjne, zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych i utworzenie nowego zadania zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych na kwotę 150 tysięcy z przeznaczeniem na zakup urządzeń do monitoringu w szkole podstawowej nr 330 przy ulicy Mandarynki. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 500 tysięcy z zadania budowa dróg w rejonie Kabat i przeniesienie środków do planu wydatków bieżących w związku z niższymi niż planowane kosztami związanymi z wykupem nieruchomości pod sieci wodociągowo-kanalizacyjne w drogach. I zmiany w planie Zakładu Budżetowego Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, przeniesienie środków w kwocie 12 tysięcy z wydatków inwestycyjnych ujętych w planie finansowym do wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych związanych z tworzeniem nowej strony internetowej Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Tak jak powiedziałem, w wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów i wydatków dzielnicy ulegnie zwiększeniu o 399 376 zł. Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały opiniującej pozytywnie te zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został skierowany do zaopiniowania do Komisji Budżetu i Finansów. Proszę o opinię. Komisji Budżetu i Finansów. Dziękuję. Komisji Edukacji i Sportu. Proszę o opinię. Dziękuję. Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji. Proszę o opinię. Dziękuję. Komisji Architektury i Ochrony Środowiska. Dziękuję. Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji. Dziękuję. Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Klubu Koalicji Obywatelskiej, Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Otwartego Ursynowa, Klubu Projektu Ursynów. Dziękuję. Ktoś z Państwa radnych w tym punkcie? Proszę bardzo, Krystian Malesa. Tak jak podczas komisji, ja tutaj zauważyłem, wydaje mi się, błąd.
w sferze trzeciej. Przypuszczam, że konserwacja zieleni powinna być 200 tysięcy złotych, nie 200 złotych. I to jest jedna poprawka taka minimalna. I mam pytanie odnośnie wykonania biblioteki w drzewie przy ulicy Przybarzantarni. Kiedy mniej więcej jest planowana ta inwestycja? Dziękuję. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Tak, potwierdzam, że w części opisowej jest błąd, w części tabelarycznej jest poprawnie. Natomiast jeśli chodzi o Bibliotekę przy Barzantarni, no to po wprowadzeniu środków zlecamy przygotowanie, czyli po 30. Znaczy ciężko mówić o harmonogramie w sytuacji, w której nie ma środków, ale myślę, że będzie to okres wakacyjny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przejdźmy w takim razie do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały na druk numer 51? Dziękuję bardzo. 23 za, 1 wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przejdźmy do kolejnego punktu porządku obrad. Projekt uchwały na druku numer tym razem 52. Tak, oczywiście. Dziękuję. Jak dzisiaj słusznie zauważył pan radny Świątkowski w przypadku dyskusji na temat stanowiska odnośnie budowy parku nad południową obwodnicą Warszawy. Rzeczywiście realizujemy i wprowadzamy sukcesywnie do budżetu dzielnicy obietnice. Tutaj też te zmiany, które przedstawiamy, poza oczywiście zmianami stricte technicznymi wynikającymi z bieżącego funkcjonowania dzielnicy, wiele zmian jest realizacją programu podpisanego 4 grudnia Koalicji Obywatelskiej oraz otwartego Ursynowa. Dotyczą one między innymi, są to istotne zmiany dla Zielonego Ursynowa oraz dla sportu i rekreacji, ale też w ramach tych zmian, które proponujemy tutaj dotyczących inwestycji na terenie Zielonego Ursynowa, to jest dalsze procedowanie spraw dotyczących odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, jeśli chodzi o kwestie podtopienia, a także przygotowanie inwestycji czy przygotowanie przestrzeni do realizacji inwestycji przez miejskie przedsiębiorstwo, przez MPWiK pod kątem kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wodociągowej. I po kolei zarząd przedkłada propozycję zmian budżetu dzielnicy w roku 2019. W efekcie tych propozycji, czy w efekcie tej pozytywnej państwa opinii, a następnie uchwały Rady Miasta, proponujemy zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 977 499 zł, z czego środki na inwestycje pozyskane z innych zadań, jest to zwiększenie o 796 241 zł. To są środki wpłacone na konto Miasta Stołecznego Warszawy w styczniu. I to są środki związane z budową ulicy Iwanowa Szajnowicza na odcinku od Kenu na długości około 90-100 metrów z zawrotką bez dojazdu do ulicy Sępa Szerzyńskiego i bez dalszego połączenia z Zaruby czy też Dębego. Oraz środki, jednocześnie zmniejszenie, środki wyrównawcze dla dzielnicy, przekazujemy 18 750 zł w związku z propozycją przekazania środków do dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich na realizację fragmentu ścieżki rowerowej, łącznika pomiędzy drogą dla rowerów a parkingiem na wysokości posesji Stryjeńskich 12. Przypomnę, że jest to posesja, znaczy to tak brzmi, posesja Stryjeńskich 12, to jest kościół przy ulicy Stryjeńskich i ten łącznik miałby połączyć drogę rowerową przy ulicy Belgradzkiej, to jest dosłownie na kilkudziesięciu metrach, chyba 30 metrach połączenie tych dwóch dróg rowerowych. I tutaj przekazujemy środki do ZDM-u, bo oni realizują program Rozwój Sieci Tras Rowerowych.
oraz środki wyrównawcze, zwiększenie o kwotę 200 tysięcy w związku z przekazaniem dodatkowych środków z Biura Sportu i Rekreacji na realizację zadań związanych z modernizacją, a także wykonaniem koncepcji programowo-przestrzennej w zakresie możliwości rozbudowy hali widowiskowej Arena Ursynów. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zmniejszenie planu i przeniesienie środków ze środków bieżących do planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na przebudowę rowu odwadniającego w ulicy Słonki i Tukana. Tutaj mamy gotową już dokumentację, uzyskaliśmy pozwolenie wodnoprawne i bezpośrednio po przesunięciu tych środków przez Radę Warszawy mamy możliwość wyłonienia wykonawcy i podjęcia prac jeszcze w tym roku w okresie wakacyjnym. Następnie zwiększenie planu o kwotę 50 tysięcy z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności, przygotowanie dokumentacji i programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania niecki wodnej w parku imienia Kozłowskiego w związku z ustaleniami dotyczącymi budowy na terenie dzielnicy zbiornika wodnego wraz z fontanną przez MPWiK i zobowiązania Urzędu Dzielnicy do przygotowania dokumentacji dla tegoż obiektu. W sferze rekreacja, sport i turystyka zwiększenie planu o kwotę 70 tysięcy z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności, przygotowanie dokumentacji w celu przygotowania koncepcji wielofunkcyjnego obiektu sportowego na obszarze Zielonego Ursynowa przy ulicy Kajakowej, zwanego popularnie pływalnią, ale celowo tutaj mówimy o obiekcie wielofunkcyjnym, dlatego że właśnie te analizy w oparciu o podmioty, o wiedzę fachową podmiotów, które zajmują się rynkiem inwestycji kubaturowych, sportowych, mają pozwolić nam na docelowe opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i później programu i później już projektu budowlanego. Z tych rozmów, które już z różnymi podmiotami przeprowadziliśmy, mogę przykładowo powiedzieć, że specjaliści, którzy znają rynek, mają wątpliwości co do zasadności realizacji flyspotu, a na przykład nie mają wątpliwości co do, czy wstępnie nie mają wątpliwości co do możliwości budowy deepspotu, czyli tej przestrzeni do nurkowania. Natomiast odnośnie szczegółów, to jak już będziemy mieli gotowe opracowanie, tutaj też myślimy o takich funkcjach, które pozwolą nam, czy dalej już Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, co zresztą swego czasu w uwagach i w propozycjach stanowisk też przedstawiał pan radny Paweł Lenarczyk, żeby to nie była tylko i wyłącznie pływalnia, żeby to był obiekt, w którym można realizować więcej funkcji i w którym można też pozyskiwać pożytki na funkcjonowanie Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, a nie jak do większości tego typu obiektów tylko dopłacać też do bieżącego funkcjonowania. Wydatki inwestycyjne. Przesunięcie między zadaniami zmniejszenia i zwiększenia, w wyniku których plan wydatków inwestycyjnych ulegnie zwiększeniu per saldo o kwotę 911 499 zł. Budowa dróg w rejonie Kabat. Tutaj proponujemy zmniejszenie planu zadania o kwotę 1 218 000 i jednocześnie dodanie do tego zadania inwestycyjnego, zmianę nazwy tego zadania poprzez dodanie nazwy ulicy 18 KUD z planu miejscowego dla dawnej wsi Kabaty w związku z potrzebą wykupienia gruntów w tejże ulicy, aby umożliwić przeprowadzenie sieci kanalizacji bytowej do zabudowań, które już się znajdują i są planowane, aby funkcjonowały przy tejże ulicy. Zwiększenie planu na budowę ulicy Iwanowa Szajnowicza, gdzie, tak jak powiedziałem, my wydatków nie ponosimy. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z uzyskaną decyzją z RIDOSKĄ w ubiegłym roku. Proponujemy także zwiększenie planu zadania o kwotę 30 tysięcy złotych. Mówię tutaj o zadaniu budowa ulicy Krzesanego, a łącznie w latach 2019-2020 proponujemy zwiększenie wartości tego zadania o kwotę 155 tysięcy złotych. Budowa łącznika pomiędzy ulicą Gajdy a ulicą Farbiarską. Proponujemy utworzenie nowego zadania oraz zwiększenie planu o kwotę 80 tysięcy w tym roku i o kwotę 220 tysięcy w przyszłym roku z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, aby uzyskać decyzję z RIT po to, abyśmy mogli nabyć grunty o nieuregulowanym stanie prawnym
potrzebne do wybudowania przez MPWiK sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ulicy Gajdy, takich jak Gajdy 38 i te okolice. Ci z Państwa, którzy byli, doskonale wiedzą, o jakiej lokalizacji mówimy. Wykup gruntów pod ulicę Dawidowską. Proponujemy utworzenie nowego zadania oraz zwiększenie planu o kwotę 190 tysięcy z przeznaczeniem na wykup działek od prywatnego właściciela w celu umożliwienia dojazdu do działek będących własnością miasta stołecznego Warszawy, które znajdują się bardzo blisko linii radomskiej. Następnie proponujemy stworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa rowu J123 w rejonie ulicy Trąbity, utworzenie nowego zadania z kwotą 500 tysięcy i z przeznaczeniem na budowę rowu odwadniającego w ulicy Trąbity w celu ograniczenia lokalnych podtopień. Przebudowa rowu numer 14 w rejonie ulicy Słonki i Tukana w Warszawie jako zadanie inwestycyjne, utworzenie tego zadania z budżetem 54 tysiące złotych z przeznaczeniem na przebudowę rowu odwadniającego w ulicy Słonki i Tukana w celu ograniczenia lokalnych podtopień. Tak jak powiedziałem, decyzja posiada dokumentację wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Realizacja projektu Skwer Sportów Umysłowych. Tutaj proponujemy zmniejszenie zadania o kwotę 2786 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi i przeniesienia środków do innych zadań. Projekt Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed supermarketem Tesco. Proponujemy zmianę nazwy zadania. Zamiast przed supermarketem Tesco proponujemy, aby sformułowanie było w zadaniu inwestycyjnym przed Urzędem Dzielnicy oraz jednoczesne zwiększenie planu zadania o kwotę 32 533 zł z przeznaczeniem na montaż punktu ładowania samochodów elektrycznych oraz, tak jak mówiłem, zmiana nazwy zadania ze względu na niewyrażenie zgody właścicielskiej na montaż punktu ładowania samochodów elektrycznych przed supermarketem Tesco, pomimo wcześniejszej pozytywnej opinii przedłożonej nam przez autora projektu, który stosowną deklarację odnośnie możliwości realizacji w tym konkretnym miejscu uzyskał i przedłożył, dlatego ten projekt uzyskał pozytywną, został pozytywnie zweryfikowany, następnie został poddany pod głosowanie mieszkańców. Dalej, realizacja projektu zacienione place zabaw przy ulicy Przybarzantarni, w parku Przybarzantarni oraz ulicy Pala Telekiego, zmniejszenie zadania o kwotę 36 610 w związku ze oszczędnościami przetargowymi i przeniesieniem środków do innych zadań. Realizacja projektu bezpieczny pieszy i rowerzysta, poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty. Tutaj proponujemy zwiększenie planu zadania o kwotę 400 tysięcy złotych w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycyjnego, przebudowę całości ciągu pieszojezdnego i w związku z uzgodnieniami otrzymanymi z Biura Polityki Mobilności, które to uzgodnienia powodują, że musimy całkowicie oddzielić ruch pieszy od ruchu rowerowego. Podobne rozwiązania, jakie zostały zastosowane obecnie pod Kopą Cwila. I w efekcie tych wszystkich propozycji i uzgodnień Biura Polityki Mobilności takie zwiększenie zadania. Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni. Zwiększenie planu zadania o kwotę 5 863 tysiące z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysów inwestorskich. Budowa kompleksu oświatowego przy Zaruby. Zmniejszenie planu zadania o kwotę 520 tysięcy w związku z oszczędnościami przetargowymi i przeniesienie środków do innych zadań inwestycyjnych 400 tysięcy oraz do planu wydatków bieżących 120 tysięcy. Na chwilę obecną w zadaniu budowa kompleksu oświatowego przy Zaruby mamy wolne, niewstępnie zaangażowane, znaczy wolne ponad 8 milionów złotych, z czego 5 milionów mamy wstępnie zaangażowane jeszcze na tym etapie Wydziału Infrastruktury bez zgłoszenia do Wydziału Budżetowo-Księgowego, więc na chwilę obecną nie proponujemy większych zmian w budżecie tego zadania, no bo trudno kilka dni po podpisaniu umowy i w przeddzień
rozpoczęcia prac budowlanych, wyrokować, czy te 3 miliony, które teraz mamy niezaangażowane, nawet wirtualnie, nie będą nam rzeczywiście potrzebne. W ramach tych 5 milionów, które mamy wstępnie zaangażowane w Wydziale Infrastruktury, jest między innymi technologia kuchni, jest między innymi wyposażenie budynku przedszkola i budynku szkoły podstawowej, a także pieniądze na wybudowanie boisk oraz na zagospodarowanie terenu przylegającego bezpośrednio do inwestycji. Mówimy tutaj o zmianach w układzie i w geometrii dróg, takich jak ulica Iwanowa Szajnowicza i ulica Zaruby, poprzez wykonanie w przyszłym roku wyniesionego przejścia, znaczy całego wyniesionego skrzyżowania, po to, żeby spowodować, aby kierowcy, którzy jadą ulicą Zaruby, a także poruszający się ulicą Iwanowa Szajnowicza, wiadomo, że Iwanowa Szajnowicza z odpowiednio mniejszą prędkością, byli poprzez takie ukształtowanie geometrii tej drogi, wyniesione przejście, wyniesione skrzyżowanie, zmuszeni do tego, żeby jeszcze zwolnić. Pochodzi tutaj o bezpieczeństwo uczniów szkoły i przedszkola. I proponujemy także stworzenie nowego zadania inwestycyjnego, modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji z planem wydatków w kwocie 600 tysięcy złotych, 400 tysięcy z Zaruby, a 200 tysięcy z Biura Sportu, o czym była mowa po stronie zwiększenia dochodów. Z przeznaczeniem na niezbędne roboty budowlane, hydrauliczne i sanitarne na terenie obiektów basenowych, w tym między innymi wymianę poziomów i pionów rur instalacji wody cieplnej i zimnej w szatniach, wykonanie instalacji ciśnieniowych w ścianach, iniekcji ciśnieniowych w ścianach piwnic oraz naprawę elewacji obiektów, uzupełnienie zgodnie z zaleceniami sanepidu FUG w szatniach basenowych. Tutaj według tych propozycji Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji większość środków jest przewidywana do obiektu akwarelaksu na Kabatach. Część środków, mniej więcej w relacji 300 tysięcy do 100 tysięcy, jest przewidywana na obiekt przy Hirschfelda. Pozostałe 200 tysięcy pozyskane z Biura Sportu, 98 tysięcy na wykonanie analizy możliwości rozbudowy areny Ursynów, a pozostałe 102 tysiące na drobne remonty w budynku areny Ursynów. Łącznie jest to kwota 600 tysięcy złotych. I tak jak już mówiłem przy okazji dochodów, w wyniku dokonanych zmian kwota ogólna wydatków i dochodów dzielnicy Ursynów ulegnie zwiększeniu o kwotę 977 499 zł. Uprzejmie proszę o pozytywną opinię Rady w zakresie przedłożonego przez zarząd rozwiązania. Dziękuję bardzo. Proponowany projekt uchwały został skierowany do zaopiniowania do Komisji Budżetu i Finansów. Dziękuję. Edukacji i Sportu. Dziękuję. Architektura i ochrony środowiska. Architektura. Dziękuję. Mobilności, transportu i inwestycji. Dziękuję. Zielonego Ursynowa. Dziękuję. Proszę o opinię Koalicji Obywatelskiej, klubu. Klubu Prawa i Sprawiedliwość. Dziękuję. Klubu Otwarty Ursynów. Dziękuję. Klubu Projektu Ursynów. Dziękuję. Przejdźmy do głosowania. Tak, proszę bardzo. Tak, czy nie? Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, drodzy mieszkańcy. Będę raczej się wypowiadał jako przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa i powiem szczerze, że chciałbym, żeby na każdej sesji, żebyśmy przesuwali na Zielony Ursynów, tak jak szybko obliczyłem, coś koło ponad 900 tysięcy złotych, bardzo ważnych pieniędzy, które są angażowane na tym terenie, który byśmy mogli jeszcze o wiele więcej milionów tam wrzucać i też byśmy mieli potrzeby, tym bardziej bardzo doceniam zarząd za te działania, bo zarówno są tutaj duże takie projekty, które już zaczynamy uruchamiać, tak? Czyli to, co pan burmistrz powiedział, zaczynamy realizować tą 5-letnią drogę wspólnych rządów
Koalicji Obywatelskiej i Stowarzyszenia Otwarty Ursynów zaczynamy realizować nasz program, czyli tutaj flagowy statek, jakim jest pływalnia na Zielonym Ursynowie. Te pieniądze, które właśnie uruchamiają te koncepcje projektowe, czy kwestie chociażby związane z odwodnieniem, a szczególnie patrząc to, co jest za oknem i to, jak nas pogoda nie rozpieszcza, ale też bardzo ważne infrastrukturalne inwestycje związane z wykupem ulic, które może nie są na co dzień na naszych ustach, ale takie ulice jak Dawidowska, czy chociażby tutaj ten proces inwestycyjny Krzesanego, który zaczęliśmy w zeszłej kadencji, dzisiaj kontynuujemy. Wydaje mi się, że to są takie inwestycje, za które naprawdę mieszkańcy Zielonego Ursynowa, jeśli mogę być ich wyrazicielem, chciałbym w imieniu właśnie tych mieszkańców podziękować zarządowi za takie pieniądze, które są dzisiaj przeznaczone, które mam nadzieję, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, poprzemy i panie burmistrzu, mam nadzieję, że przy kolejnych sesjach będziemy tutaj Zielony Ursynów równie dowartościowywali. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To przejdźmy do głosowania. Pan burmistrz, proszę. A czy możemy przejść do głosowania? Ja tylko chciałem powiedzieć, że wyliczenia pana radnego są poprawne w zakresie roku 2019, czyli 900 tysięcy, a łącznie ponad 1 300 000, bo to są też ze specyfiki statutu wynika, że państwo opiniujecie zmiany w tegorocznym budżecie, a zmian w WPF-ie nie, ale te dwa zadania, które tutaj są wprowadzane, czyli tramblanki, przepraszam, ten łącznik między Gajdę a Farbiarską, to jest łącznie 300 tysięcy w tegorocznym 80 tysięcy i dodatkowo Krzesanego w tegorocznym budżecie 30 tysięcy, ale też na przyszłoroczny od razu 125 tysięcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Zarządzam głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 23 głosy za. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej. Rozpatrzenie projektu na druku nr 57. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Zarząd Dzielnicy proponuje zmiany budżetu dzielnicy. Po stronie dochodowej zwiększenie planu dochodów o kwotę 629 535 zł w związku z projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Na realizację projektów w Czartoryskiej na Ursynowie Uczymy się efektywnie oraz na realizację projektu Ursynów wrogiem, Ursynów wspiera na starcie kwota 445 tysięcy. W wydatkach bieżących przeniesienie środków w kwocie 135 365 zł w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska między paragrafami, między zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na opróżnianie koszy ulicznych. W zakresie edukacji zwiększenie planu wydatków w kwocie, na kwotę ogólną 604 455 zł w związku z projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Te dwa projekty, o których państwu już mówiłem, oraz w sferze zarządzania strukturami samorządowymi zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 084 zł w związku z projektami finansowanymi ze środków Unii w ramach programu operacyjnego województwa mazowieckiego. To są te środki, które nie trafiają do placówki, tylko pozostają po stronie DBFO. W związku z wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów i wydatków wyniesie 629 515 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt został skierowany do zaopiniowania Komisji Budżetu i Finansów. Dziękuję. Komisji Edukacji i Sportu. Dziękuję. Proszę o opinię
Stanowisko. Dziękuję. Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Otwarty. Dziękuję. Projekt. Dziękuję. Ktoś z Państwa radnych? Dziękuję. Przejdźmy do głosowania. Dobra, zapraszam. A jest rzeczywiście. Proszę. Szanowni Państwo, na szczęście tylko jedno pytanie. Chciałbym zapytać o kwotę wydatki bieżące w sferze trzeciej gospodarka komunalna i ochrony środowiska. Przeniesienie środków w kwocie 133 365 zł między zadaniami z przeznaczeniem na opróżnianie koszy publicznych. Sprawdziłem na sesji 12 marca. Przegłosowaliśmy zwiększenie środków na ten sam cel o 295 tysięcy złotych. No i tak się zastanawiałem, dlaczego co sesję przegłosowujemy wydatki rzędu 100 tysięcy złotych na opróżnianie koszy publicznych. W związku z tym chciałbym zadać pytanie, czy to jest kwota na zawiązanie nowej umowy, bo wiem, że one są zawiązywane na bardzo krótkie okresy, czy dorzucamy pieniądze do czegoś, za co już zapłaciliśmy. Jeżeli jest to ta druga sytuacja, to z czego to wynika? Czy te kwoty są źle szacowane, czy znowu zmieniła się cena jednostkowa? I też pytanie podsumowujące, ile kosztuje rocznie opróżnianie koszy na śmieci przy ulicach, szacunkowo oczywiście około. Szanowny Panie Radny, odpowiedź jest bardzo krótka. Państwo rzeczywiście opiniowaliście propozycję zarządu w ramach pozyskanych środków w ubiegłym roku, czyli ta premia gwarancyjna 1 500 000 zł, którą otrzymaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z budowaniem budynków komunalnych. Niestety ta propozycja zaopiniowana pozytywnie przez Radę Dzielnicy nie uzyskała akceptacji Prezydenta i Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Część środków zabezpieczyliśmy w ramach przesunięć bieżących, a część środków po prostu przedstawiamy z innych źródeł w ramach budżetu dzielnicy, więc może Pan odnosić wrażenie pewnego déjà vu, że ponownie wracamy do tej kwestii. Natomiast ile będzie kosztowało i jakie będą kwoty, to po zakończonym postępowaniu przetargowym, które właśnie trwa, będziemy mogli się wypowiadać. My mówimy tutaj o pewnych założeniach. Nie potrafimy teraz odpowiedzieć, jakie będą oferty w postępowaniach przetargowych. Generalnie jest tak, że w przypadku postępowań przetargowych, które dotyczą, gdzie jest znaczący zakres udziału maszyn i elementów dotyczących budowy jakichś obiektów, sytuacja na rynku już się unormowała i tak naprawdę ceny są nawet delikatnie niższe niż w roku 2018. Natomiast nadal obserwujemy, co widać chociażby w przetargu na ogłoszonym przez miasto wielomiliardowym na opróżnianie w ogóle koszy, znaczy na gospodarkę odpadami komunalnymi. Nadal obserwujemy tam, gdzie jest duży udział, przepraszam za sformułowanie, czynnika ludzkiego, czyli po prostu zaangażowanie osób pracujących, tak jak to jest przy utrzymaniu zieleni, gdzie duży zakres prac musi być wykonywany po prostu nakładem pracy pracowników, a nie z użyciem maszyn, czy jak jeszcze nikt nie wymyślił takiej maszyny do opróżniania koszy ulicznych, która by podjeżdżała i zabierała ten wkład, który mieszkańcy pozostawiają w koszach, więc na chwilę obecną mamy co mamy i mam nadzieję, że tutaj też podobnie, tak jak już w przypadku tych różnic między 2018-2019, ta sytuacja się unormuje i liczę na to, że to postępowanie przetargowe będzie jednym z takich pierwszych elementów pokazujących, że ta sytuacja się unormowała. Jeśli chodzi o przetargi na chwilę obecną, tam gdzie mamy prace budowlane i tam gdzie się zgłosili jacykolwiek oferenci, bo na przykład do naszej ukochanej tężni nadal się nikt nie zgłosił, to
tylko w dwóch postępowaniach przetargowych na łącznie około 40 mamy taką sytuację, że oferty złożone w postępowaniu przetargowym, mówię o tych pracach budowlanych, były wyższe niż kosztorys inwestorski ze strony Urzędu Dzielnicy. We wszystkich pozostałych 30 kilku postępowaniach już ta sytuacja widać, że się unormowała i na dokładnie to samo liczymy w przypadku tych postępowań, w których czynnik pracy jest istotną częścią składową kosztu w ramach zawartej umowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, to jest uchwała nr 57. Ja mam wrażenie, że w uzasadnieniu w trzecim, w drugim zdaniu powinna być informacja, jest informacja o tym, że w ramach programu operacyjnego województwa mazowieckiego, a to chyba powinno być regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego. Oczywiście, panie przewodniczący, jeśli pan pozwoli, przyjmę taką autopoprawkę. Pozwalam. Pozwalam przegłosować z taką oto autopoprawką. W takim razie przejdźmy do głosowania. Przechodzimy do głosowania. Dobrze, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy dalej do kolejnego punktu porządku obrad. Projekt uchwały na druku nr 54. Dzień dobry, dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo, tak. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni. Przedstawiam państwu uchwałę dotyczącą utworzenia na terenie dzielnicy Ursynów Parku Miejskiego na nieruchomościach w obrębie ulic Jana Rosała, Grzegorzewskiej, Szolc-Rogozińskiego i Gandhi, przepraszam, oraz nadanie mu nazwy Parku Polskich Wynalazców. Państwo w materiałach macie oczywiście też mapkę, a tak w skrócie mówiąc, chodzi o to, aby Psia Górka już była Parkiem Polskich Wynalazców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak jest, można szybko, proszę bardzo. O. Więc najpierw chciałem powiedzieć, że zostało to skierowane do zaopiniowania przez Komisję Budżetu i Finansów. Dziękuję. Komisji Edukacji i Sportu. Dziękuję. Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji. Komisja Kultury. Dziękuję. Architektury i Ochrony Środowiska. Dziękuję. Mobilności, Transportu i Inwestycji. Komisja Mobilności. Pozytywnie. Dziękuję. Poproszę o opinię klubów. Klub Koalicji Obywatelskiej. Klub Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję. Prawa i Sprawiedliwości. Tak znacząco osiągnąłeś, nie wiedziałem, jak to zinterpretować. Rozumiem. Otwarty Ursynów. Dziękuję. Projekt Ursynów. Dziękuję. No proszę bardzo, udzielam głosu radnemu Antosiukowi. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że mam, przyznam szczerze, dość spore wątpliwości odnośnie nazwy przede wszystkim Parku Polskich Wynalazców, bo pamiętam, jak oto jeszcze całkiem niedawno pan burmistrz Kępa był zagorzałym przeciwnikiem nazywania parku w ten sposób, a przynajmniej może nie odnośnie samej nazwy, ale formy nadawania nazwy temu obszarowi właśnie poprzez jakąś odgórną uchwałę, tak, czy w jakiś inny tego typu sposób. Dlatego, że szanowni państwo, pamiętajmy przede wszystkim o tym, że swego czasu, gdy odbywały się konsultacje społeczne w tej sprawie, to w ramach tych konsultacji niedopuszczalne było debatowanie nad nazwą tego terenu, nad nazwą przyszłego parku. I podczas gdy właśnie pan radny Renarczyk tak zabiegał bardzo o nazwę tego parku, w roku 2015 wystosował interpelację do pana burmistrza Kępy, w której właśnie zwracał się z prośbą o to, żeby taką nazwę temu terenowi nadać, żeby nadać nazwę Parku Polskich Wynalazców.
Natomiast pan burmistrz, co ciekawe, w odpowiedzi z listopada 2015 roku udzielił następującej informacji. Ja pozwólcie państwo, że przytoczę tylko część całej odpowiedzi, bo trochę by to długo trwało. Natomiast tak jak pan burmistrz Kępa napisał panu radnemu Lenarczykowi, dopiero w kolejnym etapie, po uzgodnieniu z mieszkańcami finalnej koncepcji parku, przygotowanej na podstawie konsultacji społecznych, planujemy ogłosić konkurs na jego nazwę, w którym wzięte zostaną pod uwagę wszystkie pomysły oraz głosy, również popierające nazywanie tego terenu Parkiem Polskich Wynalazców. Wtedy to mieszkańcy będą mogli, biorąc pod uwagę wypracowany wspólnie charakter zmian, zdecydować o nazwie parku. To ja mam pytanie do pana burmistrza, który jest tutaj nieobecny w tej chwili. Co się zmieniło między rokiem 2015 a 2019, że nagle to już nie mieszkańcy będą decydować o nazwie parku, w którym codziennie wyprowadzają swoje psy, w którym będą w przyszłości wypoczywać? Co takiego zaszło, że już teraz ten głos mieszkańców nie jest brany pod uwagę? Niedawno robiliśmy konsultacje, tak? A w tej chwili nagle nie ma to znaczenia i tylko dlatego, że właśnie pan radny wpadł na pomysł nadania takiej nazwy Parku Polskich Wynalazców. Ja nie neguję, broń Boże, samych polskich wynalazców, ponieważ uważam, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić jako kraj. Natomiast chodzi mi o ten tryb, który uważam jest po prostu, no, pogwałceniem pewnej idei jakby partycypacji mieszkańców w procesie decydowania o swojej najbliższej okolicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Pomianowski. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, zarządzie. Moim zdaniem cała ta inicjatywa ogranicza się do wyznaczenia granic i nadania nazwy. I chociaż jej nie neguję, to jednak odpowiadając się za takim kształtem uchwały, obawiam się, że pomysł zakończy się na wyznaczeniu obszaru i nadaniu mu tylko nazwy. A ja wolałbym się zastanowić nad koncepcją prezentowanej idei i jej ewentualnym zbudżetowaniem oraz wprowadzeniem docelowego rozwiązania w wieloletniej prognozie finansowej. To nie są moje słowa, to są słowa szanownego pana przewodniczącego Tomasza Sieradza z 16 kwietnia 2013 roku, z którymi to słowami ja się w 100% zgadzam, panie przewodniczący. Zgadzam się też ze słowami z tego samego dnia radnej Mioduszewskiej, która powiedziała, że w sprawie nazwy parku powinno się przeprowadzić konsultacje społeczne w momencie, gdy ten park powstanie. W związku z czym ja tutaj wyrażam absolutną zgodność z tym, co państwo wówczas mówiliście. Moim zdaniem ta inicjatywa po pierwsze nie wnosi nic nowego, bo nie powoduje, że ten park powstanie, ani w żaden sposób nas nie przybliża do tego. Powoduje tylko postawienie tabliczki. Natomiast przede wszystkim uważam, że jest bezprzedmiotowa, bo Rada Dzielnicy, mimo jakby tych głosów, z którymi się zgadzam, i w 2013, a następnie w 2014 podjęła praktycznie identyczną uchwałę względem tej, która jest dziś proponowana. Notabene na wniosek wówczas burmistrza Piotra Guziała, który złożył identyczny wniosek jak dziś burmistrz Kępa. To zostało przegłosowane przez Radę, funkcjonuje w obrocie prawnym, więc nie bardzo rozumiem, po co po raz trzeci podejmować identyczną uchwałę. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko myślę, że 6 lat debatowania nad nazwą to już pozwoliło przetrawić nam wszystkim tą koncepcję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan, czy mam mówić teraz, czy jakby w kolejności? To proszę bardzo, pan radny Zawadzki. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. I szanowni państwo, już nie wspominam o fakcie, że przez wiele lat mieszkańcy, opinia publiczna była wprowadzona w błąd przez środowisko pana Lenarczyka, także pana wiceburmistrza
Dominiaka także, gdy sprawował funkcję, ponieważ ta nazwa jest forsowana przez jedną konkretną, dosyć nawet bym powiedział wąską grupę osób. To też moim zdaniem dosyć zabawne, że sam pan wiceburmistrz, który zarządza parkami, używał błędnej nazwy, ponieważ Park Polskich Wynalazców nie istniał, nie istnieje, a ta nazwa była wielokrotnie używana przez urzędnika, który się tym zajmuje. Natomiast chciałem przytoczyć fragment raportu już ostatecznego z konsultacji społecznych, które odbyły się w 2015 roku. Przeczytam Państwu w całości ten oto fragment. Nazwa parku nie była przedmiotem dociekania na tym etapie konsultacji, ponieważ urząd planuje powrót do tematu po publicznym przedstawieniu koncepcji zagospodarowania terenu zieleni. Obecnie na podstawie zgłaszanych opinii można już stwierdzić, że nazwa nie jest obojętna uczestnikom. Co do zasady, mieszkańcy chcą, by była spójna z charakterem oraz funkcjami tego miejsca. Jednak pomysły, jak to zrobić, idą w dwóch różnych kierunkach. Jeden polega na tym, żeby najpierw nadać nazwę, a następnie w jej duchu formować przestrzeń i świadomość użytkowników. Drugi natomiast, że w pierwszej kolejności warto poznać wartości i oczekiwania osób zainteresowanych, na ich podstawie wypracować wizję oraz misję miejsca, po czym przedsięwzięcie zakończyć adekwatną do nich demokratycznie wybraną nazwą. W związku z tym chciałbym zapytać, co się stało z Państwa zamiłowaniem do demokracji, że uczestnicy konsultacji, mieszkańcy są całkowicie pomijani w tym procesie. Dziękuję. Pan burmistrz Kępa, proszę. Szanowni Państwo Radni, po pierwsze chciałbym przypomnieć, że projekty z 2014 roku, celowo używam sformułowania projekty, bo były dwie uchwały. Jedna dotyczyła wzmiankowanego parku czy propozycji zarządu, druga dotyczyła Parku imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, miały błędy uniemożliwiające dalsze ich procedowanie. I przypomnę, że w poprzedniej kadencji zarząd dzielnicy przedkładał ponowną uchwałę, którą pan radny Pomianowski mógłby określić jako identyczną. Nie była identyczna i podobnie jest identyczna co do meritum, ale nie co do użytych sformułowań i zastosowania przepisów prawnych, więc to, że mamy dwa samochody, to jeszcze nie oznacza, że to jest ta sama marka, ten sam przebieg, ten sam kolor i tak dalej. Natomiast odnośnie koncepcji, o której pan radny mówił, to właśnie ta koncepcja po pierwsze została mieszkańcom przedłożona, więc to jest ten etap właśnie, o którym mówiliśmy, na etapie rozpoczynania konsultacji. Zapraszam na strony internetowe urzędu, tam ta koncepcja jest dostępna. Odnośnie środków finansowych, to nasze działania, szanowni państwo, oczywiście idą równolegle i oczywiście nie koncentrujemy się tylko i wyłącznie na samej nazwie, bo takie wystąpienie o sfinansowanie oraz rozmowy z panią dyrektor koordynator Glusman oraz radnymi miejskimi, którzy są w Komisji Ochrony Środowiska i projekt budżetu, projekt zadania inwestycyjnego i sfinansowanie tego z Gminnego Funduszu Ochrony, byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, tak jak to miało miejsce w przypadku parku przy Bażantarni, został przez urząd złożony i czekamy na efekty analiz Biura Ochrony Środowiska. Odnośnie nazw istniejących, nieistniejących, to chciałbym zwrócić uwagę, że Olkówek nie istnieje formalnie, czy Plac Wielkiej Przygody, bardzo często używany, nie istnieje formalnie, jeśli chodzi o nazewnictwo miejskie, o nadanie nazw tym obiektom, a też wszyscy używamy tych nazw i myślę, że takich nazw jest więcej, więc tutaj rozbieżności pomiędzy stanowiskami zaprezentowanymi przez zarówno w dokumencie rozpoczynającym proces konsultacji, jak i w wypowiedziach państwa radnych przytoczonych przez pana radnego Pomianowskiego ja nie znajduję, bo jesteśmy po prostu na innym etapie. To nie jest rok 2014, to nie jest rok 2016. Jesteśmy już po przeprowadzonych konsultacjach i jesteśmy po wystąpieniu o sfinansowanie tych środków z byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Ad vocem Bartosz Zawadzki.
chciałbym na początku zwrócić uwagę, że Olkówek jest nazwą pewnego obszaru. Plac Wielkiej Przygody to określenie stosowane przez mieszkańców, a w przypadku Parku Polskich Wynalazców mamy do czynienia z nazwą odgórnie narzuconą, płynącą tutaj z urzędu. Natomiast korzystając krótko z Sadwocem, tak, koncepcja zieleni została faktycznie przedstawiona, no i właśnie zabrakło, i właśnie o to się upominamy, zabrakło udziału mieszkańców. W raporcie z konsultacji jednoznacznie, wyraźnie, tak jak przeczytałem, obiecano, że urząd powróci do tej kwestii, a nazwa zostanie demokratycznie wybrana. Tak się nie stało, natomiast w tym momencie mamy przegłosowywać prywatną inicjatywę pana radnego Lenarczyka, niestety. Dziękuję. Ad vocem, znaczy pan burmistrz do tego? To proszę. Znaczy, po pierwsze chciałbym zauważyć, że jest to inicjatywa zarządu dzielnicy, a po drugie, szanowny panie radny, ja rozumiem wrodzoną panu skromność, ale szanowni państwo, to państwo jesteście emanacją głosów mieszkańców. To państwa pół roku temu wybrali mieszkańcy w powszechnym, możliwie jak najbardziej demokratycznym głosowaniu. Więc nie wstydźcie się państwo tego, że otrzymaliście poparcie mieszkańców i że reprezentujecie mieszkańców poprzez wyrażanie swojej woli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Pomianowski, zapraszam. W trybie ad vocem minuta. Skoro jesteśmy na innym etapie, to tym lepiej, to ja proponuję, abyśmy, zresztą znów wracając do myśli przewodniczącego Sieradza, tą uchwałę poddali pod głosowanie dzień po tym, no bo WPF-u Rada Dzielnicy nie głosuje, ale na pierwszej sesji po tym, jak Rada Warszawy wprowadzi środki na realizację tego parku do WPF-u, wtedy nadajmy mu nazwę i będziemy mogli z wielką satysfakcją ogłosić mieszkańcom, że nie tylko mamy środki na stworzenie parku, ale też wiemy, jak ten park się będzie nazywał i co w nim będzie. Dziękuję. No. Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Lenarczyk, proszę bardzo. Okej, proszę bardzo, pan burmistrz. Panie radny, powiem tak bardzo krótko. Każdą propozycję pan może składać, ale bardzo często w swoich wystąpieniach powołuje się pan na praktykę, która miała miejsce podczas obrad Rady Dzielnicy. To proszę się przyjrzeć praktyce, jaka miała miejsce w przypadku Parku Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Nic państwu radnym, między innymi panu radnemu Orłowi, nie przeszkadzało w przegłosowaniu nazwy parku, pomimo tego, że zadanie inwestycyjne, zresztą między innymi z mojej inicjatywy i na podstawie przygotowanej dokumentacji w Urzędzie Dzielnicy, powstało kilkanaście miesięcy później. Dziękuję. Tyle teorii. Dobra. Panie radny. Zapraszam, radny Paweł Lenarczyk. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy radni, drodzy mieszkańcy. Przede wszystkim bardzo dziękuję zarządowi dzielnicy za wprowadzenie tej uchwały. Też dziękuję tutaj, może też wyjaśniając, bo pewnie państwo tego nie zauważyli, komentując zaraz po tym, jak ukonstytuowała się koalicja w nowej Radzie, którą tworzą Koalicja Obywatelska i Stowarzyszenie Otwarte Ursynów, i bardzo liczne komentarze do tego, do pierwszego chyba w tym od bardzo dawna, moim zdaniem, pierwszego takiego dokumentu w dzielnicy Ursynów, który jasno pokazuje i bardzo profesjonalnie, jakie są zamierzenia zarówno radnych, ale też zarządu na najbliższe 5 lat. Państwo wszystko komentowali. Ja byłem właśnie bardzo ciekawy, w jaki sposób państwo będą komentowali punkt związany z utworzeniem z jednego parku.
czyli Parku Polskich Wynalazców, bo musimy to sobie powiedzieć, właśnie jesteśmy, znowu to jest kolejna rzecz, że i to ja rozumiem, że to jest, powoduje Państwa frustrację, tak, że my zaczynamy realizować ten program i bardzo dobrze na to, nam to idzie i mamy dal zamiar to robić, realizować ten program, gdzie między innymi właśnie był zapisany budowa Parku Polskich Wynalazców. Zaczynamy od nazwy, tak jak parę lat temu tłumaczyłem w swoich wystąpieniach. Tak, od nazwy powinno się wszystko zaczynać, bo to właśnie nazwa cechuje dany teren i dany pomysł. Odpowiadając panu radnemu Pomianowskiemu, to jest bardzo taki ciekawy koncept. Pokażcie nam pieniądze, uchwalcie nam pieniądze, a my może zagłosujemy. Podejrzewam, że jak był pan przeciwnikiem tego parku, to i nadal pan będzie, ale nie dlatego, że to nie pan tym terenem się opiekuje i to nie dlatego, że dla pana jest istotne chociażby ochrona tego terenu przed zabudową i tego, żeby właśnie powstał tam teren zielony, a odpowiadając już konkretnie, popatrzmy na takie parki, jak powstawały parki w naszej dzielnicy. Chyba jedynym takim wyłomem, ale to też mówimy o bodajże gminie, tak, Warszawa Ursynów, gdzie powstał park Jana Pawła II, on chyba powstał taki w jednym etapie, tak, ale wszystkie inne parki powstawały i powiem więcej, będą powstawały etapami, tak. Tutaj zarówno mam na myśli park przy Bazie Żandarni, który od lat powstaje etapami, tak samo pewnie będzie powstawał park Cichociemnych, również etapami, tak samo park nad Południową Wodnicą, też jakbyśmy długo nie debatowali, też będzie, nie wybudujemy za jednym razem, bardzo prostej przyczyny, tak? Nasz budżet, ale każdej innej dzielnicy by nie wytrzymał takiego finansowania, ale musimy zrobić ten pierwszy krok, żeby właśnie nacechować ten teren określonym pomysłem. I mam nadzieję, że w jakiś sposób ten pomysł Państwa przekona, bo to też nie jest, tutaj jest jakaś prywatna inicjatywa, tutaj usłyszałem, to nie jest, szanowny panie radny Zawadzki, jakaś moja prywatna inicjatywa, bo tak jak pan tutaj się domaga tych konsultacji, gdyby pan dokładnie obserwował proces, z którym chociażby ja dochodziłem do tej nazwy, bo ten park miał w pierwszym założeniu nazywać się Wielkich Wynalazców, tak? Ale to właśnie między innymi konsultacje, które rozpocząłem z różnymi instytucjami, tutaj mam na myśli bardzo duży wkład Politechniki Warszawskiej i Komisji Historycznej, która właśnie ona w jakiś sposób podpowiedziała, że można byłoby uhonorować polskich wynalazców i to mnie przekonało, tak, bo dużo wiemy o Edisonie, ale już o wiele mniej o Czochralskim czy Doliwa Dobrowolskim, tak. Chciałbym, żeby ta wiedza była coraz powszechniejsza. O tyle się dziwię, że to akurat z tej strony padają takie pytania, ale na tym zdziwieniu tutaj pozostanę. Tak samo jak mogę sobie tylko życzyć, że może kiedyś dorośniemy, tak, do takiej sytuacji, że tak samo jak Państwo kiedyś proponowali, bardzo ciekawą nazwę, żeby uhonorować, którą ja mogę już dzisiaj się podpisać, żeby uhonorować w naszej dzielnicy takiego bohatera, jakim był Zumbach, tak, którą szkoda, że tak mało jakoś Państwo aktywnie zabiegają o te działania. Tak samo ja nie mam z tym problemu, żeby właśnie tego typu dyskusje w naszej dzielnicy właśnie przechodziły w taki sposób, żebyśmy nie musieli dyskutować, żebyśmy w końcu przestali dyskutować, kto co proponuje, tylko żebyśmy się wsłuchali, co proponuje. Tak? A mam takie poczucie, że Państwo dyskutują z tym, że właśnie kto, a nie co, tak? W sprawie konsultacji, no jestem
bardzo zadziwiony, bo tak jak tutaj mogę wiele zawdzięczać projektowi Ursynów na czele z byłym burmistrzem Łukaszem Ciołko, który ten projekt przedyskutował na wszystkie możliwe sposoby, przekonsultował, co tylko można było przekonsultować, patrz, żeby po prostu w zeszłej kadencji nie można było rozpocząć prac nad utworzeniem tego parku, to faktycznie Państwu możemy zawdzięczać, że takie konsultacje już dogłębnie się odbyły, tylko szkoda, że Państwo jakby tego faktu nie zauważają. Tak? Tak samo się nie zgodzę z faktem, że mamy, poprzestajemy tylko na nazwie. Powrócę jeszcze do tego, tworzymy ten park, nazywamy i prowadzimy równolegle już pracę, chociażby takim, myślę, że w niedługim czasie, ciężko jeszcze powiedzieć jakim, ale już zaczynamy dyskusję na temat, jak ten teren powinien wyglądać. Chociażby tutaj myślę, że takim, nie zdradzę tajemnicy, ale budowa placu zabaw, bo właśnie w tym na tym terenie i Mielin potrzebuje placu zabaw. I znowu Państwu podpowiem, dlaczego mówię, żebyśmy zaczęli dyskusję od nazwy, tak? Bo tak jak ja osobiście byłem wielkim i nadal jestem, i moje dziecko jest wielkim fanem placu na Olkówku, czyli placu dinozaurów tak zwanego. Tak samo ja bym sobie życzył, żeby właśnie ten teren był tak kształtowany, jak właśnie tamten teren, tak? Czyli od sławnego paleontologa Kozłowskiego ktoś zaczerpnął pomysł, żeby plac zabaw, nie tworzyć kolejny banalny plac zabaw, tylko żeby tworzyć plac zabaw, który o swojej specyfice, o swoim charakterze. I bardzo dużo osób z całej nawet Warszawy chce odwiedzić ten plac, ponieważ on jest inny niż każdy inny plac. Tak samo naszą ambicją zarządu, jak i radnych tworzących koalicji jest to, żeby ten plac zabaw był inny, ale w takim pozytywnym znaczeniu właśnie czerpał dużo z tej nazwy. A wszystko, jak Państwo też by spojrzeli szerzej, bo też o tym warto powiedzieć, tak, to wpisuje się w tą koncepcję naszej dzielnicy, która opiera swoje fundamenty na wiedzy, tak, bo tutaj zarówno Park Polskich Wynalazców jako hołd dla polskiej wynalazczości, czy kwestie związane chociażby z już kolejną edycją Festiwalu Nauki, które gdzieś tam był zapoczątkowany jako piknik młodych wynalazców. To jest właśnie czerpanie z tych silnych stron naszej dzielnicy i budowania czegoś wyjątkowego, czegoś, co będzie nas wyróżniało, coś, co ja mówię w skrócie, tworzyło Ursynów jako taką namiastkę Doliny Krzemowej. Miejmy wielkie wizje, starajmy się do nich dążyć i też działajmy jak najbardziej w sposób spójny. Już na same zakończenie, znowu, to nie jest tylko kwestia nazwy czy utworzenia, ale jak Państwo by prześledzili zaangażowanie, i tutaj powiem szczerze, nie tylko radnego Pawła Lenarczyka, tak, ale chociażby Otwartego Ursynowa, czy wcześniej organizacji, z których wcześniej się wywodziliśmy tutaj z radnym, chociażby Piotrem Skubiszewskim, to jest generalnie walka, żeby ten teren nie został zabudowany i żeby uchronić ten teren dzieleni przed zabudową. Tutaj tylko przypomnę, i naprawdę nie widziałem tutaj zbyt wielu radnych, którzy tak dzisiaj ochoczo zabierają głos w momencie, kiedy broniliśmy działki przy Grzegorzewskiej, żeby nie została sprzedana przez miasto deweloperowi, tak? Bo gdyby została sprzedana, to już byśmy widzieli tam po prostu jakiś budynek, tak? Czy chociażby tutaj wspaniałe pomysły pana, no, wtedy społecznika, później wiceburmistrza, dzisiaj radnego,
pana Antoniego Pomianowskiego, który w kontrze do tych pomysłów chciał tam budować żłobek, tak? Gdzie mieszkańcy ulicy Grzegorzewskiej chwytali się za głowę i pytali się, jak dojechać można byłoby do tego żłobka, tak? No można tak jeszcze dalej pokazywać te przykłady. Na tym zakończę. Z prośbą o poparcie tej uchwały, która po pierwsze tworzy kolejny park w naszej dzielnicy, teren zielony, nazywa go oraz próbuje w jakiś sposób nadać jemu bardzo spójny charakter, w którym również Państwo jako radni będą mogli uczestniczyć i do którego będę oczywiście gorąco zachęcał. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Antoni Pomianowski, Tybie Adwocem. Ja tylko 3 sprostowania do tej dosyć emocjonalnej wypowiedzi pana radnego Lenarczyka. Po pierwsze, ja nie jestem przeciwny i nigdy nie byłem tej koncepcji. Sam pomysł uważam za pomysł wartościowy i fajny. To tak naprawdę pana obecni koalicjanci byli zawsze przeciwni temu pomysłowi. To po pierwsze. Po drugie, koncepcja zabudżetowania najpierw, a potem dyskutowania o nazwie, to też nie jest moja koncepcja. To jest koncepcja przewodniczącego Sieradza, który doświadczeniem samorządowym bije nas tu w prawie wszystkich o głowę. I nie wiem jak państwo, ale ja mam na przykład bardzo duży szacunek do jego opinii. W związku z czym uważam, że jeśli taką opinię miał, to na pewno warto ją wziąć pod uwagę. I po trzecie, koncepcja żłobka to znowu nie jest moja koncepcja, to jest koncepcja burmistrza Kępy, ale ja też uważałem, że to jest koncepcja warta rozważenia. Dziękuję. Dziękuję, ale ja jednak jestem przekonany, że pan Rady ma jakieś koncepcje. Proszę bardzo, pan Rady Antosiuk. Szanowny panie radny, zwracam się tutaj do radnego Lenarczyka. Akurat jeżeli chodzi o samych polskich wynalazców, to ja naprawdę nie mam problemu z polskimi wynalazcami. Sam kończyłem Politechnikę Warszawską, zarówno studia inżynierskie, jak i magisterskie. Natomiast ponownie pozwolę sobie zadać do nieobecnego ponownie pana pytanie pana burmistrza Kępy, to znaczy co się zmieniło między rokiem 2015 a rokiem 2019, kiedy to w roku 2015 w listopadzie pan burmistrz Kępa w odpowiedzi na interpelację pana radnego Pawła Lenarczyka odpowiadał, że nie jest możliwe nadanie zdaniem pana burmistrza Kępy nazwy temu terenowi, nazwy pod tytułem Park Polskich Wynalazców z uwagi na to, że jego zdaniem zasadnym byłoby najpierw zorganizowanie konkursu, w którym mieszkańcy by rozstrzygnęli, jaka ma być nazwa tego terenu, więc bardzo proszę panie burmistrzu po raz kolejny o odpowiedź na moje pytanie. Natomiast jest jeszcze kwestia zupełnie inna, już taka bardziej nie dotycząca samej nazwy, chociaż tutaj wydaje mi się, że trochę w sumie ważniejsza. To znaczy swego czasu na jedną z wielu interpelacji pana Lenarczyka w sprawie Parku Polskich Wynalazców pan burmistrz Kępa w poprzedniej kadencji podnosił taką kwestię, to znaczy w jednej z odpowiedzi pan burmistrz pisze: rozszerzenie terenu projektowanego parku obejmującego w założeniu grunty stanowiące własność miasta stołecznego Warszawy o grunty prywatne. Tutaj jeżeli chodzi akurat o zakres działek, tam nie widzę wielkiej różnicy, być może minimalna w porównaniu do tego, co jakby jest proponowane w tej uchwale. A zatem tak, rozszerzenie terenu projektowanego parku obejmującego w założeniu grunty stanowiące własność miasta stołecznego Warszawy o grunty prywatne wiązałoby się z przeznaczeniem na wykupy gruntów według szacunków urzędu dodatkowych środków finansowych w budżecie miasta stołecznego Warszawy w wysokości 12 milionów złotych, szanowni państwo. 12 milionów złotych to jest tyle pieniędzy, że spokojnie można by za te środki postawić ten wspomniany żłobek i zostałoby jeszcze trochę na drugi. Mam zatem pytanie do nieobecnego tutaj pana burmistrza. Jak szacuje, to znaczy ile w chwili obecnej kosztowałby wykup gruntów pod ten park? Być może, ja nie mam kompletnej wiedzy, być może już takie grunty zostały w całości wykupione, także bardzo bym prosił o ustosunkowanie się do tego, które z gruntów miałyby zostać jeszcze wykupione i ile nas, podatników, by to kosztowało. Dziękuję. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan radny Molesa. Panie przewodniczący, szanowny zarządzie, szanowni państwo. Zaskakuje mnie to, że radni projektu Ursynów są przeciwni parkom. I tak rozmawiamy już chyba z 20 albo 30 minut, nawet może więcej. Ja rozumiem, że państwo chcielibyście coś zaproponować, ale z żadnej z waszych jakby wypowiedzi nie widzę tej propozycji. Przypuszczam, że albo w głosowaniu się wstrzymacie, albo zagłosujecie przeciw, albo, co byłoby najlepszym rozwiązaniem, zagłosujecie za. Natomiast jeżeli w moim odczuciu i przypuszczam, że w odczuciu wielu mieszkańców wstrzymanie się przy takim głosowaniu bądź bycie przeciwnym oznacza po prostu wprost bycie przeciwko parkom. Ja rozumiem, że macie problem z tym, że to no akurat pan radny Lenarczyk wymyślił, bo tak przypuszczam, mam nadzieję, że się mylę, że rozmawiał z mieszkańcami, że nie było, tak jak wy to mówicie, konsultacji, aczkolwiek ja uważam, że pan radny Lenarczyk przeprowadził nie jedną konsultację, tylko one pewnie były, dlatego się nie do końca może wam podobają, albo były pana radnego Lenarczyka, albo że były bezpłatne. To też są wszystko moje przypuszczenia. Natomiast mam taką prośbę. Przejdźmy do głosowania. Pokażecie wtedy, jakby jakie macie stanowisko. I naprawdę apeluję. Zieleń nie ma barw politycznych i w momencie, gdy będzie ten park tak się nazywał, jak się nazywał, to wtedy może razem postaramy się, żeby powstało tam coś ładnego. Teren ma powyżej 2 hektarów, więc może być parkiem. I apeluję już o... Jeszcze jest za mną... Są za mną 3 osoby i proponuję i proszę o zwięzłą rozmowę i przede wszystkim no, zamknięcie dyskusji. Nie będę takiego wniosku stawiał, bo zakładam, że te 3 osoby się wypowiedzą i przejdziemy do głosowania. Natomiast powiem szczerze, że nie do końca rozumiem z punktu widzenia zieleni tą dyskusję. Dziękuję. Dziękuję. Pan Renato Ziuk, ad vocem. Szanowny panie radny, otóż bardzo mi przykro, że stosuje pan takie techniki manipulacji, twierdząc, że radni projektu Ursynów są przeciwni parkom. Szanowny panie radny, jak rozumiem, skoro miasto stołeczne Warszawa swego czasu uchwaliło miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Kabat, w którym pozwala na budowę galerii Kabaty o rozmiarach znacznie przekraczających te, które jakby mieszczą się w zdroworozsądkowym pojmowaniu tej okolicy, o wysokości 28 metrów, ponieważ uchwalała to również Platforma Obywatelska, jak rozumiem, pan radny, mam teraz insynuować, że popiera budowę galerii Kabaty w wysokości 28 metrów, ponieważ pan radny jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Byłoby to zupełną abstrakcją. Bardzo krótko, szanowni państwo, projekt Ursynów jest w pełni za budową parków. Najlepszy dowód, że w naszym programie wyborczym znalazła się chociażby budowa parku linearnego wzdłuż południowej obwodnicy Warszawy, czy wspomniane konsultacje w sprawie tego, jak zagospodarować ten park, przeprowadzał pan burmistrz Łukasz Ciałko z projektu Ursynów. Więc panie radny, bardzo proszę o sprostowanie pana wypowiedzi. Dziękuję. Dziękuję. Szanowny panie radny, powtórzyłem mniej więcej 3 razy, że to, co powiedziałem, jest moim zdaniem. I że takie odnoszę wrażenie po tej dyskusji. I powtórzę, odnoszę wrażenie po tej dyskusji, że projekt Ursynów jest przeciwny parkom. To nie jest zdanie twierdzące, tylko to jest moje przypuszczenie. Ewentualnie można odsłuchać to, co powiedziałem. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Skubiszewski, proszę. Szanowni państwo, w pełni popieram tutaj opinię, która została wygłoszona przez radnego Malesę. Mam wrażenie, że państwo z tej ławy jesteście za, ale i przeciw, ponieważ pomysłodawcą tego parku jest Paweł Lenarczyk. Może macie jakąś urazę do tego radnego i dlatego nie chcecie poprzeć budowy kolejnego parku na Ursynowie, albo jest tak, jak powiedział radny Malesa, po prostu chcielibyście wszystkie tereny zielone zabudować
zalać asfaltem lub wybetonować. To ja trochę sobie poszedłem dalej, ale być może jesteście Państwo przeciwnikami terenów zielonych i parków. To nie jest prywatna inicjatywa radnego Lenarczyka, ponieważ my jako Otwarty Ursynów mieliśmy to w swoim programie, jeszcze ogłoszonym przed wyborami. Następnie znalazło się to w porozumieniu programowym zawartym pomiędzy naszym stowarzyszeniem a Koalicją Obywatelską, w której skład wchodzi Platforma Obywatelska i Nowoczesna. Mamy mandat zaufania społecznego do tego, aby realizować to, co zostało zawarte w naszych programach, to, co zostało zawarte w porozumieniu programowym. I nie stoi to w żadnej sprzeczności z konsultacjami, które się odbyły. Te konsultacje są dla wszystkich ważne. W jakiś sposób ich wynik na pewno zostanie wykorzystany. Ale pamiętajmy też, że konsultacje społeczne to jest pewna opinia, która jest wydawana i która w jakiś sposób może być wzięta pod uwagę. Wybory samorządowe dały nam mandat do tego, aby po prostu realizować ten park. Nazwa, o której tutaj Państwo mówiliście, też moim zdaniem nie stoi w sprzeczności z tym, co powszechnie się mówi o tym obszarze, ponieważ Park Polskich Wynalazców do niedawna jeszcze istniał w Google Maps. Wydaje mi się, że zostało to wykasowane na prośbę zastępcy burmistrza, który był rekomendowany przez projekt Ursynów. Pewnie dlatego, że stał za tym Paweł Lenarczyk. Chciałbym przypomnieć radnym z projektu Ursynów, że w zeszłej kadencji zostały w ramach budżetu partycypacyjnego postawione takie tablice sytuacyjne z mapkami. Jedna z takich tablic stoi przy stacji metra Imielin i sami Państwo na tej mapie zaznaczyliście Park Polskich Wynalazców. To jest Wasze dzieło, tak? A więc nie mówcie, że tej nazwy nie ma, że ona została teraz po prostu wymyślona i ona jest sprzeczna z jakimś dobrym obyczajem, bo nawet sami wpisaliście to do mapy, oficjalnej mapy, która jest przy stacji metra Imielin. Ja nie widzę żadnych niekonsekwencji u kolegów i koleżanek z Platformy Obywatelskiej, ponieważ wtedy, kiedy oni zajmowali stanowisko, być może też mieli jakieś powody, dlaczego byli przeciwko, ale proszę zauważyć, że wtedy faktycznie nie było środków finansowych na to, aby ten park mógł powstać. Dzisiaj te środki, może nie dzisiaj, niebawem będą, o czym mówił burmistrz Kępa. A więc sytuacja zmieniła się i to znacznie, bo my nie mówimy tylko o nazwie, tylko mówimy o tym, że nadajemy nazwę parku i ten park powstanie. Kolejna sprawa to jest to, co też w swojej wypowiedzi podkreślił radny Lenarczyk. Szanowni Państwo, my budujemy kolejny park, chcemy ocalić kolejny teren zielony po to, aby uniknąć ewentualnej zabudowy tego terenu zielonego. I to jest naszym zdaniem zgodne z tym, czego oczekują mieszkańcy i czego to, co wyrażali w konsultacjach społecznych. Pan pytał się tutaj o wykupy gruntów. Według mojej wiedzy z tej uchwały zresztą wynika, że to jest park, który zostanie powołany na gruntach publicznych, a więc ta uchwała nie przewiduje wykupów gruntów, żadnych skutków finansowych, a pan jako radny powinien pan czytać uchwały ze zrozumieniem. Tam są zaznaczone działki, obszary. Proszę sobie po prostu wyobrazić, na jakim to jest terenie i ewentualnie sprawdzić, czy są to grunty publiczne, czy są to grunty prywatne i czy jest tutaj potrzeba ich wykupywania. No i jeszcze na zakończenie chciałem powiedzieć, że też jestem tutaj zdziwiony Państwa stanowiskiem i że tak dużo czasu na to poświęcacie, ponieważ w zeszłej kadencji też w podobny sposób
została przyjęta nazwa Parku imienia Cichociemnych. Ten park będzie realizowany w najbliższej przyszłości, odbyły się też jakieś konsultacje, ale proszę zauważyć, że do tej pory też on nie powstał. A więc jest to bardzo podobna sytuacja do tej, która miała miejsce w zeszłej kadencji. I jestem przekonany, że radni projektu Ursynów, inicjatywy mieszkańców Ursynowa wtedy, no nie było może Antoniego Pomianowskiego, on nie był radnym, ale miał swojego przedstawiciela w radzie, miał przedstawiciela w zarządzie, a później sam był zastępcą burmistrza dzielnicy. A więc prosiłbym Państwa, bo nie będę zgłaszał wniosku formalnego, bo to jest dyskusja, może ona się toczyć dalej, ale wydaje mi się, że ona jest po prostu bezprzedmiotowa. Poddajmy to głosowaniu, chcemy stworzyć kolejny park, chcemy, aby teren zielony stał się właśnie takim parkiem i chcemy ocalić ten teren przed zabudową. I proszę Państwa o poparcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Zawadzki. Szanowni Państwo, zacznę od takiej kwestii organizacyjnej, że mieliśmy do czynienia z ad vocem do ad vocem w wykonaniu pana radnego Malesy, a w momencie, kiedy radni opozycji próbowali na... Radny, sam pan, on został wywołany przez waszego radnego. To wyście go prosili, żeby przyszedł i żeby się wypowiedział. Mogłem tak, oczywiście nie udzielić głosu natomiast, wbrew waszej grupie, natomiast ale poszedłem wam na rękę. Kiedy radni opozycji próbowali wcześniej zrobić ad vocem do ad vocem, to został im odebrany głos. Dobrze. Natomiast pan radny Malesa przyjmuje żadnych więcej gestów w stosunku do państwa. Mogę nie czynić. Nie ma problemu. My prosimy tylko o konsekwencje. Czyli mam nie czynić żadnych gestów wobec państwa. Dobrze. Prosimy o konsekwencje. Nie, ale nie. Proszę odpowiedzieć. Prosimy jedynie o konsekwencje. Było ad vocem do ad vocem. Panie radny, prosiliście. Było ad vocem do ad vocem. Prosiliście, proszę mi pozwolić powiedzieć. Prosiliście o udzielenie głosu temu radnemu. To wy prosiliście. Ja nie to wy prosiliście. Pan radny tu wyszedł i prosił o udzielenie tego głosu. Domagał się go z tej mównicy. Poszedłem wam na rękę. Tak? Nie było pana, to na moją prośbę. Pana, to nie, to był nie pana było to na moją kolega. Prośbę. Ja proszę tylko pana przewodniczącego o konsekwencje, jeżeli chodzi kolega. O udzielenie głosu. Dobrze, czy możemy przejść do dyskusji merytorycznej? Nie, to wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. To był pana klubowy kolega, który tu publicznie z mównicy prosił o to, żeby w drodze wyjątku udzielić głosu temu radnemu. I pan radny Malesa mógł zgłosić się do dyskusji normalnym trybem, tak jak wszyscy inni radni. Dobrze, chciałbym przejść do merytoryki. W odpowiedzi do wypowiedzi pana radnego Lenarczyka, oczywiście tak, dyskutujemy nad tym, kto zgłasza ten pomysł, ponieważ było ustalone w drodze konsultacji, że mają to zrobić mieszkańcy. Także tak, jest dla nas istotne, kto zgłasza pomysł, nazwy, ponieważ nazwy mieli zgłosić mieszkańcy i jeżeli by pan przeczytał chociaż raz raport z tych konsultacji, to by pan właśnie wiedział, że odczucia mieszkańców są dwojakie. Można domniemywać na podstawie tego, co zostało napisane, że mniej więcej pół na pół. I ta połowa mieszkańców prawdopodobnie stwierdziła, że wpierw należy ustalić, co się w tym parku będzie znajdować, a dopiero potem zastanowić się nad nazwą. I szanowni państwo radni, chyba zapominacie właśnie, że służymy mieszkańcom, a nie nimi zarządzamy i nie podejmujemy, oczywiście w wielu kwestiach podejmujemy decyzje w ich imieniu, natomiast jeżeli jest to kwestia, w której mogą się wypowiedzieć, kiedy zostało im to obiecane, to oczywiście powinni się wypowiedzieć. Jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, kiedy większość mieszkańców opowiedziałaby się za nazwą już funkcjonującą wśród samych mieszkańców, znacznie częściej, 100 razy częściej prawdopodobnie niż Park Polskich Wynalazców, Psia Górka, ponieważ jakby przejść się w tej okolicy, popytać, wszyscy nazywają to miejsce Psią Górką i być może taki byłby wynik tych konsultacji. Ja także nic nie mam przeciwko polskim wynalazcom, także szanuję, doceniam, bardzo lubię poznawać ich dokonania. Natomiast nasze zarzuty dotyczą samego trybu. Prawdopodobnie wszystko to jest po to, żeby pan właśnie Lenarczyk miał swój park i miał co wpisać do ulotki wyborczej. Więc dopóki nie będzie konkretów i dopóki jedynym skutkiem tego stanowiska i prośby o podjęcie
uchwały przez Radę Miasta będzie wbicie słupków z napisem Park Polskich Wynalazców za kwotę 3000 złotych. My będziemy przeciw. Kochamy parki, jesteśmy za parkami. Poprzemy inicjatywę parku po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w kwestii nazwy, co zostało obiecane, a w kwestii parku cichociemnych to jedną z przyczyn, dlaczego nie powstał faktycznie, tylko faktycznie rozpoczęto od nazwy. Jest między innymi budowa południowej obwodnicy Warszawy, która albo znacząco by utrudniła realizację tego parku, albo niemalże uniemożliwiła swobodne, komfortowe użytkowanie go w momencie budowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, Krystian Malesa, wniosek formalny. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wnoszę wniosek formalny, paragraf 31, o zamknięcie tej dyskusji i uprzejmie proszę Biuro Obsługi Rady o zaprotokołowanie dokładnie mojej wypowiedzi, pytania pana radnego Antosiuka i wypowiedzi pana radnego Zawadzkiego. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, przejdźmy do głosowania wniosku formalnego. A widzisz jakieś? Przechodzimy do głosowania. Głosujemy. Robert, głosowanie. Dziękuję bardzo. 14 głosów za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący się. Wniosek o zamknięcie dyskusji przeszedł. Przechodzimy do głosowania. Tak. Szanowni Państwo, ty też? To jest tak. W projekcie uchwały mamy paragraf drugi, w którym musimy upoważnić jednego z radnych do reprezentowania Rady Dzielnicy Ustronów do pracy nad tym projektem. Chwileczkę, jeszcze zanim przejdziemy do głosowania nad całością, musimy uzupełnić projekt. Mamy, tak? Dobrze, to ja proponuję uzupełnić o radnego Pawła Lenarczyka. Proszę bardzo, wyraził pan zgodę. To głosujmy. Tak, uzupełnienie paragrafu drugiego. Dziękuję. 16-4. Stwierdzam, że paragraf drugi został uzupełniony. Teraz głosujemy całość. Sześć lat. Jak to się wiele może zmienić w 6 lat, nie? W 6 lat. Dziękuję bardzo. Głosowanie zakończone. 16 za,
4 wstrzymujące się. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała na druku 54 została podjęta. Kolejny punkt porządku obrad w sprawie druk 53. Proszę bardzo, przedstawiciela wnioskodawców. Kolejna uchwała dotyczy wyrażenia opinii projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmiany i zniesienia nazwy obiektu miejskiego w dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy odcinkowi dotychczasowej ulicy Muzycznej zlokalizowanemu pomiędzy ulicami Łagiewnicką i... Zdecydowanie. I to też jest uzasadnione. Pomiędzy ulicami Łagiewnicką i Akustyczną nadaje się nazwę ulica Rytmiczna oraz znosi się nazwę ulicy Muzycznej na nieistniejących fragmentach tej ulicy pomiędzy ulicami Klubową i Łagiewnicką oraz pomiędzy ulicą Akustyczną a południową granicą działki ewidencyjnej numer 40 w obrębie 10933. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt został skierowany do Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji. Proszę o opinię. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Klub Otwarty Ursynów. Dziękuję bardzo. Klub Projektu Synów. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych w tym punkcie? Nie widzę. Przejdźmy do głosowania. Dziękuję bardzo. 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I teraz moim zdaniem przechodzimy do punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Dobrze? Tak. To zapraszam. Wszystkich chętnych. Można, można, proszę się. A, już mam zgłoszenia, dobrze. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowny Zarządzie, Szanowni Państwo, ja mam 3 interpelacje. Jedna dotyczy zakupu planszówek do ursynowskich bibliotek, druga dotyczy propozycji, prośby drukowania dwustronnie dokumentów w Urzędzie Dzielnicy i trzecia dotyczy, nazwijmy to, trawnikoskalniaka przed Urzędem Dzielnicy Ursynów. Ja mam też taką czwartą prośbę, bo już rozmawialiśmy na ten temat jakiś czas temu, żebyśmy nie dostawali tych wszystkich materiałów papierowych. Na dzisiejszą sesję każdy z radnych 25 dostał 46 kartek. Nie dostaję. Bo myśmy podjęli decyzję, że trzeba się zgłosić samemu. Ale to ja się zgłaszałem i dostaję cały czas, więc myślałem, że dobrze, to inni też dostają. No w każdym... Dobrze, to ja w takim razie to zaraz... Znaczy tu pan burmistrz tutaj mówi Ostrowski, że zgodnie ze statutem trzeba mieć papierową wersję. Każdy radny musi mieć papierową wersję? W każdym razie moja uprzejma prośba... O, to szanowni państwo, zwracam się do was z propozycją, żeby osoby, które tak bardzo nie używają wersji papierowych, a potrafią używać nasze wspaniałe, nie laptopy, tylko elektroniczne tablety, zgłosiły się tak, jak ja się zgłoszę w tej sprawie, żeby już Biuro Obsługi Rady nie musiało drukować tych wszystkich dokumentów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan radny Świątkowski, proszę bardzo. Dziękuję. Ja bym chciał złożyć 2 interpelacje. Pierwsza z nich dotyczy zajmowania pasa ulicy Gandhi tutaj przez zaparkowane samochody. Druga kwestia dotyczy spotkania, które przed miesiącem odbyło się tutaj w urzędzie z panem Jerzym Stępniem, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Prowadził to spotkanie dziennikarz Przemysław Szubartowicz i w trakcie tego
spotkania. Według relacji były między innymi wypowiedziane takie słowa: PiS przy władzy to efekt kompleksu chłopa pańszczyźnianego, dziś to niewolnik, któremu wystarczy 500+ od pana i który ucieka od wolności, bo jest za trudna. W związku z tym bardzo mnie ciekawi, ponieważ Urząd Dzielnicy Ursynów jest w materiałach promocyjnych oznaczony jako współorganizator tego spotkania. W jakim stopniu to spotkanie było współorganizowane i współfinansowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów? No a ponadto wnoszę, żeby na przyszłość spotkania profrekwencyjne, które powinny być skierowane do wszystkich osób, niezależnie od poglądów politycznych, były jednak w taki mniej ekspresyjny sposób prowadzone i żeby goście nie używali tego typu dyskryminacyjnych określeń. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Antoni Pomianowski. Burmistrzu, mam jedną interpelację w sprawie rozszerzenia ilości badanych parametrów wody wodociągowej. Na zachodzie bada się ich więcej, więc warto, żeby nasz MPWiK też badał ich więcej. Dokładnie. A drugie mam zapytanie. Może pan burmistrz odpowie od razu. Dlaczego pan wiceburmistrz Dominiak nie składa oświadczenia majątkowego? No to może pan... No dobrze, złożyłem interpelację 30 parę dni temu i pan nie odpisał, więc stąd moje pytanie dzisiaj. Także do protokołu składam zapytanie w kwestii incydentalnej, jak to określa statut, o treści, dlaczego pan wiceburmistrz Dominiak nie złożył początkowego oświadczenia majątkowego. Dzięki. Dziękuję bardzo. Pani radna Rogozińska, zapraszam. Chciałam złożyć trzy interpelacje. Jedna dotyczy otoczenia inwestycji Włodarzewska, druga dotyczy szczepień dla dzieci przeciwko HPV i trzecia dotyczy hałasu, tak w skrócie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan radny Leszek Konarczyk, zapraszam. Szanowni Państwo, również złożyłem trzy interpelacje. Pierwsza dotycząca Jerzy, druga dotycząca poprawy bezpieczeństwa na ulicy Krasnowolskiej oraz trzecia interpelacja w sprawie apteki i sprawdzenia tego, czy faktycznie w dzielnicy Ursynów na dzień dzisiejszy nie ma całodobowej apteki. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie radny. Chciałem też poinformować, że radna Wieluszewska złożyła do mnie na dzisiejszej sesji interpelacje. Już nie będę ich odczytywał, zostaną w protokole. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze w tym punkcie? I może pan odpowiedzieć, panie burmistrzu, oczywiście, jak tylko pan sobie życzy. Odpowiadając panu radnemu Świątkowskiemu, postaramy się wprowadzić takie zasady korzystania z obiektów Urzędu Dzielnicy i takich wystąpień, aby przed wystąpieniem kogokolwiek, oczywiście poza sesją Rady Dzielnicy, bo jak tu kiedyś padły sławetne słowa przewodniczący, nie wie... Proszę o chwilkę ciszy. Przewodniczący nie wie, co radny ma w głowie, idąc do mównicy, ale postaramy się, żeby poza Radą Dzielnicy wprowadzić takie zapisy w umowie, których będziemy zobowiązywali prelegentów i osoby tutaj występujące, aby najpierw treść wystąpienia przedłożyły na piśmie do akceptacji burmistrza i następnie ta treść wystąpienia będzie analizowana, oczywiście w 10 kopiach i tak dalej. No powiem tak, no my się jej dawno nie ma, każdy ma prawo w ramach niełamania prawa mówić, co uważa za stosowne, więc nie wiem, w jaki sposób mielibyśmy wyegzekwować. Odnosząc się do incydentalnego zapytania pana radnego Pomianowskiego, uprzejmie informuję, że
Nieprawdą jest, jakoby pan burmistrz Dominiak nie złożył oświadczenia majątkowego, tak zwanego początkowego, aczkolwiek rzeczywiście przed chwilą sprawdziliśmy, na BIP-ie nie jest to oświadczenie opublikowane, więc sprawdzimy, dlaczego nie jest opublikowane i tak, jeśli mogę zrecenzować pana pytanie, powinno brzmieć pytanie, a nie dlaczego nie złożył, bo złożył. Natomiast druga kwestia jest taka, że pan burmistrz Dominiak prawo do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu prezydenta otrzymał w pierwszych i pełnomocnictwo otrzymał w pierwszych dniach stycznia, więc wyjątkowo za rok 2018 oświadczenia majątkowego, bo ono jest za rok poprzedni dla osób, które wydawały, natomiast oświadczenie majątkowe sprawdzimy. Dlaczego nie jest opublikowane? Bo jako takie zostało złożone i to wiem na 102%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczy, no jest wersja, tak, jest wersja, że zapatrzył się w postępowanie pana premiera, ale zapewniam pana radnego, że jak pan radny zapozna się z tym oświadczeniem, to nie znajdzie tam pan działek nabytych, nawet pod kopą cwila od instytucji innych niż państwo polskie lub spółdzielnie mieszkaniowe. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo. Zamykam sesję.